Teraz wszyscy dostają powiadomienia. Cześć Natalio. Cześć ja. Nie mogliśmy się zdecydować pomiędzy liveem o 19 a 20. To zrobiliśmy o 19.20. Za dużo rzeczy trzeba się wbijać w godziny, które są dostępne. Oj, nie, o nie trafiłam. Trafiłaś idealnie. Jestem tu wierna liczy bies. Ba nie się nazbiera troszeczkę osób. Więc ja sobie poczytam te, te z Discorda w tej chwili. Live tematyczny na temat kamieni. I tu od razu powiem, że nie będzie live'u tematycznego na temat kamieni. Ponieważ taki live był e, nawet w dwuczęściowy przy oplataniu kamieni. Przy tym, jak pokazywałem, jak się robi amulety i talizmany z kamieni, omawiałem też ich tam właściwości. Nie będę się do tego wracał, zwłaszcza, że są tysiące publikacji książkowych. Tysiące stron i tabeli w internecie, gdzie sami możecie to sobie sprawdzać, i naprawdę nie ma sensu, żebym ja robił audiobooka pod tytułem Cytował książki, czy pokazywał Wam tabelki, dzięki którym możecie sobie takie rzeczy sprawdzać. To, są, to jest wiedza ogólnodostępna. Tak samo mogę Wam tu wykładać teorie e, na przykład e, mnożenia czy potęgowania, e, prawda, ale o takich rzeczach naprawdę można się dowiedzieć samemu. Ale włosy ci urosły. No, moje włosy rosną cały czas. Zresztą rzekomo włosy rosną przez całe życie. Nawet po śmierci. Mam takie pytanie od radia. Ksenoboty to magia czy nauka? Nie mówicie ksenoboty, tylko nanoboty, radził. E, tworzenie robotów z powłoki białkowej może być nowym kierunkiem w tworzeniu chowańców. Nie powiedziałbym, bo chowaniec to jest zbyt biologiczny, a nanoboty to jest ciało sztuczne. E, w opętaniu robotów z powłoką białkową przez wzory energetyczne, na przykład demony. Nie, ponieważ wzór, który mają zaprogramowany, to jest tak, jakby chciał opętać serwitora. NanoBot ma jakiś ściśle zadany program i można go albo zniszczyć, ale przeprogramować się go nie da, bo on nie ma pamięci wielokrotnie promieniowa pro programowalnej. To nie jest RAM, to jest ROM. Witam. Jak odniesiesz się do Świadomego snu a magii pozdrawiam. W ogóle się nie muszę odnosić, bo wielokrotnie mówiłem, że świadomy sen, czyli live dreams z angielskiego LD, jest świetną sprawą i świetnym wstępem do magii i yy, takim, takim treningiem, co można zrobić z własną rzeczywistością za pośrednictwem magii umysłu. Oczywiście live dreams, czyli świadome śnienie, jest jednym z elementów praktyki magicznej, takiej bardzo podstawowej, ale jednak. Dzień dobry, wahadełko działa. No moje działa, nie wiem, jak twoje. Jak zdrówko znacznie lepiej. Ja nie palę LD wolę LM. A ja wolę, żebyś się nie wygłupiał na czacie, bo dostaniesz bana. Nie masz dziś nastroju? Nie, mam świetny nastrój. Mam dzisiaj nastrój wysoce sarkastyczny. Więc, wszyscy, którzy próbują trollować i będą zadawać głupie pytania, muszą się liczyć z dość dowcipnymi ripostami z mojej strony. Co ty masz na palcu? Z Kolejne pytanie. Gwóźdź lajwów bnionych. Koszmar minionego lata właśnie mnie nadszedł. Co ty masz na palcu? Czym się różni Live Dreams od Likkled Dreams? Nie wiem, co to jest Likkled Dreams. Nie znam takiego pojęcia. Znam pojęcie Live Dreams, czyli świadomego śnienia. Tego drugiego pojęcia nie wiem, nie słyszałem. Bądź łaskawa wyjaśnić. Ile kosztuje wysłanie intencji, żeby sprzedał się nasz produkt? Nie ma czegoś takiego. Można odprawić rytuał na pomyślność. Twojego biznesu, który akurat na sprzedaży polega. Piękne masz włosy, dziękuję. Tak, już mnie ktoś zgłosił zapalenie, super, to chyba rekord. Gdzie pracujesz? U siebie, jak zwykle. Czy to takie dziwne, że ktoś może pr pracować u siebie na własny rachunek? To tak was ludzie mierzi i dotyka? Że Wy jesteście niewolnikami i tak bardzo zazdrościcie tym, którzy są w stanie wyjść poza system niewolniczy i systemowy i zacząć pracować dla siebie samych? To jest takie dziwne? Masz jakieś wykształcenie w kierunku magii, czy samołóg z korzeni rodzinnych? Mam, yy, yy, nie ma czegoś takiego jak wykształcenie w kierunku magii, jeżeli mówisz o okręgi akademickie. Zajmowałem się etnologią, studiowałem psychologię, filozofię i inne tematy, które w magii są bardzo użyteczne. Również liznąłem medycyny, zielarstwa i innych rzeczy, które po prostu pomagają mi w praktyce magicznej, bo poz y pozwoliły mi pozyskać wiedzę na dany temat. Wydaje mi się, że live dreams i live. Look at dreams, i live dreams. To to samo, ale chciałem się dopytać. Według mnie to jest dokładnie to samo. A następna osoba, która się zapyta, jakie ja mam wykształcenie, to ja się zacznę tej osoby pytać, jakie ona ma wykształcenie, że śmie zadawać pytania profesorowi bez tytułowania mnie. Kiedy robisz amulety ochronne? Wtedy, kiedy mam na to czas. A ja Cię lubię takiego, jakim jesteś. Bardzo mi miło, przynajmniej jedna osoba mnie tu akceptuje. Jaki byłby koszt na pomyślność biznesu? 500 złotych. Może ktoś pyta z ciekawości a nie z zawiści. To nie jest kwestia zawiści. Ludzie mnie zazwyczaj tutaj postrzegają jako darmozjada, który ze względu na to, że nie, nie jest w stanie nawet załapać się na socjal, to gada przez telefon do was. Z tym, że musicie sobie zdawać sprawę, że za same rachunki telefoniczne my płacimy 800 zł włącznie z internetem miesięcznie. Niektórzy ludzie za prąd i gaz miesięcznie płacą mniej. Jeżu, ale masz mniemanie. Nie wiem, czy jeże mają duże mniemanie o sobie. Do czego służy ten metal na palcu? Na moich palcach są same metale. Czy da się znaleźć jakąś osobę, której nie, zna... nie znamy za pomocą magii, na przykład... A, no, nie ma w internetu. Jeżeli nie ma żadnej zahaczki na temat tej osoby, to jej nie znajdziesz. Bo niby jak? Twój głos dziwnie mnie uspokaja. To dobrze. Jesteś bardzo modrym człowiekiem. Pozdrawiam. Dziękuję. Cześć, Jerba. Żeby wiedzieć, kogo szukasz, musisz mieć cokolwiek na jego temat. Dużo się spóźniłam, mnie. Opowiem może coś pan w skrócie na temat wróżenia z ręki. Nie opowiem, bo nie zajmuję się hiromancją. Uważam to za taki trochę humbug, taką trochę zabawę. Yy... I uważam, że to nie jest poważna magia, i takimi rzeczami to się cyganki na rynku zajmują. Jesteś pozytywnym facetem. No powiedzmy, przez grzeczność nie zaprzeczam. Co ty masz na palcach: pierścienie i atamę? Jakie szlugi, Jarasz? Aktualnie rotmansy czerwone długie. Dzień dobry. Czy ty rzucasz uroki? Zdarzało mi się rzucać uroki na zlecenie. Sam nie muszę rzucać uroku, bo i tak wszystkim kobietom się podobam. No to po co mam to wzmacniać? Że mi tu wisiały na oknach? Mam hipnozę regresywną, ale jestem ciekawa. Super, Tia, to podziel się swoimi doznaniami, przeżyciami z tej hipnozy. Nie musisz tutaj na publiku, możesz napisać do mnie maila. Tak po prostu z ciekawości, bo jestem ciekawy. Mam dar wnikania w inną osobę, w jej świadomość. To się nazywa empatia. To nie jest wnikanie w cudzą świadomość, to jest odczuwanie tego, co dana osoba myśli i czuje. To jest empatia. Jak się czujesz dzisiaj? Znacznie lepiej niż wczoraj, ale gorzej niż jutro. Jak tam remont? Wszystko w porządku na tyle, na ile mogliśmy zabezpieczyć przed zimą dom na tyle jest w porządku czeka nas jeszcze wymiana pompy w hydroforze i lekkie detaliczne poprawienie instalacji elektrycznej ukus zamontowanie pojemników i zamontowanie kabla grzewczego, co by kuski miały ciepłą wodę przez całą zimę. Jaki masz dwa inne kolory oczu? To też się czasami zdarza. Mam nadzieję, że dojdę do kilku pokoleń wstecz. To zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Jeżeli zbytnio rozwiniesz się na temat danej inkarnacji, a umówisz się na wstępie, na przykład na 4, 5, 6 godzinną sesję, to po tej, tym czasie hipnotyzer Cię wybudzi bez względu na to, na jakim etapie będziesz. Co dziś pijemy? Kawkę. Zawsze pijemy kawkę. Ewentualnie ziółka, ale ziółka zwykłem pić późną nocą, jak mamy późne live. Y. No i zgas mi papieros od tych ostrzeżeń z TikToka. Czy mogę zacząć rozkładać tarota, nie mając wiedzy na ten temat? Nie, to jest tak, jakbyś się zapytała, czy mogę używać wielkiego zderzacza hadronów, nie mając na ten temat zielonego pojęcia. Oczywiście, że możesz rozłożyć karty, ale i tak nic z nich nie zrozumiesz, więc po co? Dobry wieczór. A miałeś kiedyś regresję? Miałem regresję, ale nie hipnotyczną, tylko energetyczną. Dobry wieczór, dobry wieczór. Zajmuje się Pan numerologią troszeczkę. Jak nauczyć się znaczenia kart tarota? To jest bardzo dobre pytanie, wbrew, pytań, wbrew pozorom to nie jest głupie pytanie. Najprościej jest kupić sobie kartę, kar, talię kart tarota, oczywiście taką, która z nami rezonuje, taką, która nas przeciąga, taką, którą chcielibyśmy mieć. Wziąć sobie zeszyt, nie czytając żadnej książki na temat symboliki kart, opisać sobie każdą kartę osobno. Co ona na mnie znaczy, co tam jest przedstawione. Na każdej karcie tarota jest jakiś ruch. Tam się coś dzieje. To nie jest zatrzymany obraz. Tam jest ruch na tych kartach. Każda, każda karta jest w ruchu. I trzeba umieć ten ruch opisać. I tak powinno się zacząć przygodę z tarotem. Co ta karta dla mnie znaczy? Jak ona wygląda, z czym ona się wiąże, co ona dla mnie osobiście znaczy? Czasami trzeba spisać kilka zeszytów i dopiero później porównać to z jakimiś mądrymi książkami czy opisami danej talii. Pamiętajcie też, że każda talia będzie się różnić w interpretacjach, w znaczeniach danych kart. Bo gdyby się nie różniła, to powstałaby tylko jedna, jedyna talia na świecie. Gdzie można nauczyć się rozkładania tarota? Na przykład w naszej szkole. E, niby uczucia wcale nie są jakieś przerażające. E, wiesz co, no nie wiem, na przykład uczucie euforii zazwyczaj nie jest przerażające. Uczucie ekstazy również nie jest przerażające. Szczęścia, miłości, radości, gdzie ty widzisz przerażenie w tych uczuciach? Co wiesz na temat DMT? DMT to jest jedyna substancja produkowana, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, przez nas własny organizm. Pozwala ona na wyciągnięcie pewnych rodzajów traum z podświadomości, do świadomości, żeby móc je przepracować. I tyle mogę na live powiedzieć na temat DMT. Skąd teoria o magii? O jakiej teorii mówisz? Ja ci mogę podać definicję magii, natomiast nie znam czegoś takiego jak teoria magii. Pomyliło ci się definicja z teorią. Sprawdź derywaty semantyczne, pojęciowe, potem zadawaj pytania, bo robisz z siebie idiotę. Czy polecasz jakiś amulet, który można nosić przy sobie, aby nas chronił od złego? Pentagram. Pentakl, pentagram. To są podstawowe amulety czy talizmany ochronne. Można też pentagram lub pent pentakl wyryć na kamieniu, który z tobą rezonuje i działa ochronnie. Uczę się rozkładać tarota, jakieś porady lub triki, od czego zacząć, z jakiej strony zacząć. Słuchaj, triki to się możesz nauczyć na stacji, grając w trzy kubki, znaczy w trzy karty. Karty tarota nie służą do tego, żeby pokazywać triki. Karty tarota służą do tego, żeby zajrzeć za to, co jest ukryte. Tylko, że pamiętaj, że tarot jest mądry Twoją mądrością. Jeżeli nie masz wiedzy, nie masz umiejętności i jesteś takim pustym dzbanem, który wymaga napełnienia, to karty ci niewiele powiedzą. Bo z pustego w próżne i Salomon nie naleje. Małych z hipnotyzerów u mnie w województwie jest tylko jedna. Ja wcale nigdy nie twierdziłem, że jest ich dużo. Od ilu lat interesuje się pan okultyzmem? Od zera nigdy się nie interesowałem okultyzmem. Chodzi mi o uczucia podczas hipnozy. Eee, nie rozumiem. No, uczucia podczas hipnozy raczej nie będą z ciebie wychodzić. Nikt nie potwierdził istnienia magii, to skąd się wzięła cała nauka? Cała nauka jest jednym wielkim potwierdzeniem magii. To, co kiedyś było magią, w dzisiejszych czasach nazywamy nauką, mało ci tego potwierdzenia. Tutaj zaczęliśmy mówić o hipnozie. 20 lat temu, 25 lat temu hipnoza była używana za magię, i nikt ją nie brał poważnie jako narzędzie terapeutyczne, a teraz popatrz, leczy się, tego, leczy się dzięki hipnozie ludzi z uzależnień pomaga im się odnaleźć w sobie, leczy się traumy, prowadzi się za pomocą hipnozy tak zwaną terapię wewnętrznego dziecka. Potrzeba ci więcej dowodów na istnienie magii. Myślisz, że kto wymyślił hipnozę? Naukowcy? A jest jakaś strona internetowa Waszej Szkoły Magii? Nie, nie prowadzimy strony internetowej. Prowadzimy stronę na Facebooku, ale jeżeli chodzi o szkołę, to my prowadzimy szkołę w systemie zdalnym. I naprawdę. Yy... Tu nie ma co opowiadać. Owszem, na Discordzie jest strefa dla adeptów, gdzie są dodatkowe materiały, są dodatkowe, yy, 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 są dodatkowe pliki audio, nagrania, wykłady itd., dalej, z których adepci mogą sobie korzystać, ale to jest strefa dla adeptów. Magię przede wszystkim pra praktykujemy sami. Do tego nie potrzebujemy mistrza ani nauczyciela, bo to jest nasza praca. My, magię, praktykujemy dla siebie, nie dla kogoś. Jeżeli podchodzisz do magii tak, że ty będziesz to robić dla kogoś, to od razu daj sobie spokój. Nawet nie próbuj. Szkoda czasu i pieniędzy. Dobry wieczór. Rytuał do chrystianizacji jest Pana interpretacją, czy to rytuał zapisany w księdze. W większości przypadków rytuały zapisane w księdze, zwłaszcza takie, które można kupić w księgarniach, są rytuały, po prostu w których są popełnione specjalne błędy, żeby ludzie sobie tymi rytuałami nie zrobili krzywdy. Większość ludzi, nawet jeżeli dorwie prawdziwe grimuary, w których są opisane rytuały, i tak musi je dostosować albo pod siebie, albo pod dany system magiczny, który praktykują. Dziękuję za odpowiedź. Muszę, muszę więcej poczytać. Czytaj. Wiedza jest najważniejsza. Sz szkoda, że ludzie nie idą w leki, w le że idą w leki farmakologiczne, a nie w hipnozę. A no szkoda. Czy wróżenie z kart klasycznych ma na tak nie działa? Jak wypadną czerwone, to działa Czarne, nie, to nie jest wróżenie, to jest zabawa Andrzejkowa. Opowiesz nad, o tym jezuicie z TikToka. Już o nim opowiadałem przy ostatnim live'ie, ja nie lubię się powtarzać. Live jest na YouTube, kto chce, może sobie zobaczyć. Czy wróżeni z kart klasycznych, to już mówiłem, to jest zabawa Andrzejkowa, a nie wróżenie. Czy tarot może być niebezpieczny? Może. Każde działanie magiczne jest niebezpieczne. Nie może. Ono jest niebezpieczne. Już tłumaczyłem, czym jest magia: że magia jest jak żonglo żonglowanie pochodniami w nasmałowanym dole. Magia to jest miecz, palący się miecz, który pali się z obu stron. Magia to jest jak położenie się na drodze tysiąca słoni. Skąd wzięły się wróżby Andrzejkowe? jest taka noc, gdzie po prostu ludzie sobie wymyślili różne zabawy, żeby chociaż zakosztować tej magii. Chociaż się nią nie zajmowali, to bardzo chcieli być tacy jak magowie, wiedźmy, czarownice i bawili się w różny sposób, żeby chociaż liznąć, żeby dotknąć tego sakrum magicznego. Twoja ksywa kudłaty, jak widać, zobowiązuje widząc po dzisiejszej fryzurze. Nie wiem, ja mam ksywę Rodmin. Drugą ksywą, którą mnie kiedyś ochrzczono, jest koroner. Co pan sądzi o Rejki? Czy to uzdrawianie ma jakiś związek z magią? Rejki to jest piramida energetyczna. Tam nikt nikogo nie uzdrawia. Tam najpierw wsiął z ciebie energię. Potem znajdujesz innych siedmiu naiwnych, z których tych sasz energię. Smoczy panie, moja teściowa. Chora psychicznie zaczęła krzyczeć na mnie, a ja zaczęłam się krztusić. No i. Ja cię chrzciłam na kudłatego. Dobrze, niech będzie już kudłaty. Zaliz zalegalizowałbyś marihuanę? Przede wszystkim ja nie pracuję w rządzie i nie mam na to wpływu, ale ja zalegalizowałbym absolutnie wszystkie środki psychotropowe: narkotyki, barbiturany, benzodiazepiny i wszystko, absolutnie wszystko. I dałbym działać doborowi naturalnemu, ponieważ źpłyny, które chcą kupić heroinę czy inne środki, i tak je kupią. Tak samo jak z bronią palną. To tylko zwykły, przeciętny obywatel nie ma dostępu do broni palnej, bo przestępcom jakoś nie przeszkadza pozwolenie na broń, prawda? A ja jeszcze nie widziałem ćpu, na który martwiłby się legalizacją heroiny. Co pan sądzi o liczbach anielskich? Przydają się. Eee, czy, po, czy pochodzisz z dechrystianizacyjnej rodziny? Nie pochodzę z dechrystianizacyjnej rodziny, nie byłem chrzczony. Już odpowiadałem na to pytanie o legalizacji marihuany. Co to może oznaczać, ale co? Cześć, herba. E, nie jest tu tak często. A, a nie wiesz, zacinasz się czały, cały czas. No to niestety jest to wina po prostu. No i TikToka, pewnie internetu. E, czy jest jakaś praktyka, jakiej pan nigdy by się by nie stosował? Nie, nie ma takiej praktyki. Z tego względu, żeby wypowiedzieć się na jakikolwiek temat, muszę mieć w tym względzie jakąkolwiek, nawet najmniejszą praktykę. Nigdy nie podejmuję polemiki, e, rozmawiania na temat czegoś. Czego nie miałem w swoich rączkach, czego nie przepracowałem, nie przeczytałem, nie przeżyłem. Inaczej nie mam prawa się na ten temat wypowiadać. I wa radzę Wam to samo zapamiętać. Witam, zastanawiam się, czy. Poltergeist istnieje i może opętać człowieka. Poltergeist to jest taki złośliwy rodzaj bytu, który próbuje zwrócić na siebie uwagę coś w stylu chowańca, tylko że troszeczkę bardziej rozbudowane. I tak, poltergeisty istnieją, chociaż są to postacie z bardziej angielskich, anglosaskich legend, i u nas praktycznie takie gatunki nie występują. My mamy zwykłe biesy. I to jest w zupełności wystarczające. Jeszcze nam tu brakowało poltergeistów. Już połowa domu ołtarzami byłaby zostawiona. E, to, y, to zobacz, co się dzieje w USA, gdzie broń jest legalna. Na przykład, wczoraj była strzelina w szkole. Zależy w jakim stanie. Weź sobie Teksas, gdzie broń jest legalna od wielu lat. I jest tam najniższy z możliwych przestęp wskaźników przestępczości na świecie. Chcesz się pobawić liczbami chowańców? Proszę bardzo, będziemy się bawić statystykami, liczbami. Ze mną można polemizować na takie sposoby. Jak wywoływać duchy? Poczytaj sobie w sieci, bo ja nie udzielam takich informacji. Ja mam humor doskonały, tylko po prostu dzisiaj jestem w bojowym nastroju. Dlatego uprzedzam wszystkich upierdliwych troi, że, troli, że mogą dostać po prostu przez łeb. Chcę klątwę na teściową, dobrze zapłacę. Napisz na maila, zobaczymy co się da zrobić. Co sądzisz o tulpach? Sądzę, że każdy z nas ma prawo stworzyć tulpę, zwłaszcza jak jest dzieckiem. I tulpa nie jest groźna, ponieważ istnieje tylko wtedy, kiedy jest podtrzymywana siłą naszego umysłu. W momencie, kiedy rozproszymy wzór tulpy, który mamy w swoim umyśle, tulpa przestaje istnieć. Tulpa nie jest groźna. Chyba. Że ktoś ma na tyle potężny umysł i stworzy ją w taki sposób, żeby groźna była. Na przykład, żeby go broniła albo atakowała innych. Czy Doktor Strange ma coś wspólnego z magią? Eee, wiesz co, to jest postać z komiksu. I raczej mm, ciężko powiedzieć, żeby on miał coś wspólnego z magią, bo magia w uniwersum Marvela jest zupełnie inaczej postrzegana. A wywoływałeś kiedyś? Nie, nie muszę wywoływać duchów. Mam w okolicy wystarczająco dużo bytów, żeby się jeszcze zapychać tymi, które przywołam. Jakie jest najpotężniejsze pań... słowiańskie bóstwo? Wiesz co, jeżeli chodzi o słowiańskie bóstwa, z którymi średnio rezonuję, zawsze podobał mi się Wales. Jest to pan świata podziemnego i pan magii, może dlatego, jeżeli już miałbym się na ten temat wypowiadać, to wypowiem jego imię. Witaj. Ładny kubeczek, dziękuję. Ładny kubeczek, dziękuję. W bojowym nastroju. O, w bojowym to już prędzej niż w kiepskim. Ale lubię czasami być w bojowym nastroju. Dlaczego, co nie wolno mi być? W dodatku mam kotka z tabliczką Witch. A moje wibracje są bardzo wysokie. To, że ja jestem w bojowym nastroju wcale nie znaczy, że mam niskie wibracje. Po prostu w takim nastroju mogę iść przez tłum i ludzie się będą rozstępować. Nie dlatego, że zionę energią nienawiści i mordu, tylko dlatego, że moja energia jest w sposób tak skumulowany, jestem tak zdecydowany na pewne swoje działania, że w tym momencie przechodzę przez wszystko jak taran. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest na niskich, czy na wysokich wibracjach. Istotne jest to, jak tym, tymi wibracjami, czyli tą naszą energią kierujemy. Jeżeli ja ją kieruję w sposób bojowy, czyli defensywny, czy znaczy ofensywny, a nie defensywny, ja się nie bronię, tylko jestem nastawiony w pozycji na atak, to wcale nie znaczy, że to są niskie wibracje. Pamiętajcie, że ja jako mag potrafię przekształcać wzorce energetyczne. Ja mogę z kilka zrobić strzałę. Ile kosztuje pełny kurs kontroli myśli i emocji? Nie sprzedajemy pojedynczych kursów. Możesz zapisać się do szkoły magii. Jeżeli jesteś zainteresowany, napisz maila. Co pan sądzi o rejki? Już mówiłem. Czy są czy to są uzdrawianie, czy ma to jakiś związek z magią? Nie ma to związku z magią, jest to e, bardzo niebezpieczna sekta, z której wyciągałem wiele osób, e, które bardzo zaczęły w pewnym momencie podupadać na zdrowiu i były duże problemy. Odradzam rejki. Oczywiście nie mówię tu o wszystkich i nie generalizuję, ale mając nadzieję, że się trafi dobrze, zazwyczaj trafia się źle. Pokaż kubek, proszę. Proszę, pokazuję kubek. Ładny kotek, fajny, nie? Podlasie pozdrawia. Nie lubię tego regionu Polski. Chowańcu, ego to jest działanie wywołane tym, że człowiek opiera się o fałszywą projekcję swojej osobowości, wywołanej poprzez zdanie i opinie innych na swój temat. Ja tego nie robię, bo jak ja mi się sugerował opinią na swój temat, to byłbym żulem leżącym w lorowie i żebrzają, że, żebrząc o wino i to by było moje ego. Jeżeli nie znasz definicji ego, to sprawdź sobie, poczytaj sobie Junga, na przykład Czerwoną Księgę, a potem mów, że ktoś działa z ego. Naprawdę błagam was ludzie, bo nic mnie tak nie interesuje, nie, 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 nie wprowadza w taki stan zdenerwowania takiego troszeczkiego, trochę śmiechu, trochę szyderstwa, jak ludzie, którzy bardzo chcą się przede mną popisać i używają słów, których znaczenia nie rozumieją. Nie wiesz, czym jest ego, nie używaj tego słowa. Hmm, czy potrafisz porzu porzucać mentalnie? Co to znaczy porzucać mentalnie? Do której live nie wiem, no na razie jest. Hmm, a czy mogę zapytać o to, kim byłeś w poprzednim wcieleniu? Miałem bardzo wiele poprzednich inkarnacji. Jedno wystarczy. Zazwyczaj zajmowałem się magią, nauką, alchemią, medycyną. Miałem też kilka inkarnacji w roli kata. Naprawdę było tego dużo. Ja jestem naprawdę stary, eee, więc wybierz sobie. Myślałem, że znasz ten typ ode mnie. Czemu nie lubisz? Czego nie lubię? Ostatnio napisała do mnie babka, która w, w moim zdjęciu zobaczyła siebie, o co Kaman, bo nie podobna. Nie wiem, nie widziałam zdjęcia, nie widziałam babki. W, w jakich krajach żyje w poprzednich życiach? E, moje inkarnacje sięgają bardzo daleko, sięgają w czasy, kiedy tutaj na tych terenach praktycznie nie było życia. A życie, dziel... główne kolejki życia były bardzo daleko na południu: starożytny Sumer, Mezopotamia, Babilon, e, Egipt, te tereny dobra, ale nie wiem czym jest. Melisa i zioła uspokajające, i dzisiaj chyba bardziej by ci się przydały. Wiesz co, jakby na mnie by działała Melisa, to musiałbym sobie chyba wagon tej Melisy zaparzyć. Uwielbiam, jak ludzie traktują mnie jak przeciętnego zjadacza z chleba i dają mi takie dobre rady. Napi napij się Meliski, tak, na pewno mi w czymś to pomoże. Uch. Jaki jest Twój klucz do bycia szczęśliwym? Nie ma klucza. Nie ma sekretnego składnika zupy, mówiąc językiem bajki kung fu panda. Ja po prostu jestem szczęśliwy. Bo szczęście jest stanem umysłu. Ja pozwalam sobie na szczęście. To jest mój wybór. Jaką magia ma cenę, gdy jej używasz? W zależności od tego, co robię. Takie są ceny. Nie ma jednej ustalonej ceny za wszystko. Ile się spóźniłam? Jutro kolokwium, a ja u Pana. Zresztą nie wiem, gdzieś jakieś 20 minut chyba gadamy. Gdzieś po 19 się zaczął live. Czy widzisz po oczach człowieka, kim jest i co ukrywa? Tak, ale to musi być spotkanie face to face. Albo chociaż na... E, tak, przez zdjęcia to ciężko rozpoznać, kto co ma w oczach. Chodzi o to, aby jakieś konsekwencje, chodzi o to, czy jakieś konsekwencje, gdy jej używasz, konsekwencje dotyczące czego. Każdy rytuał mnie męczy, tak samo jak męczy każda praca. To jest chyba normalne, prawda? Ja podczas rytuału muszę przepuścić przez siebie energię, muszę ją kierować, muszę podtrzymywać intencje, muszę cały czas kierować tą energią w taki sposób, żeby ona wykonywała przede wszystkim moje polecenia, ale spełniała zadania intencyjne. To jest męczące, bardzo męczące. Im dłużej trwa rytuał, tym bardziej męczy. Im jest to silniejszy rytuał, tym większej ilości energii muszę przez siebie przepuścić, nadać im określony wzorzec. Więc tak to męczy. A konsekwencje? Konsekwencje bywają różnie. No, przewal sobie 6 ton koksu łopatką do piaskownicy, to porozmawiamy o zmęczeniu. Czy ktoś znowu was atakuje, jak wtedy Konstancję? Nie, po prostu mieliśmy kilkudniowe przeziębienie wirusowe, co o tej porze roku i przy tej pogodzie jest raczej zjawiskiem całkowicie normalnym. Czy jest powodem bojowego nastroju. Wiesz co, lubię czasami mieć bojowy nastrój. Ze względu na to, że ludzie jak się przyzwyczają do tego, że jestem taki miły, grzmiutki, spokojny, za chwilę się zaczynają jakieś tysiące pytań do mojej osoby, bo myślę, że jak jestem taki miły i spokojny, to można mi wleźć na głowę, zatańczyć czeczotkę, nasrać na środku dywanu, przyklepać łopatą, żeby się równo rozklepało. Otóż nie, ja jestem mylnie interpretowany, przez to, że jestem miły, spokojny, i ja wcale taki nie jestem. Ja mam łagodne usposobienie, ale to nie znaczy, że nie drzemie we mnie bestia. Pamiętajcie, że jednym z moich zwierząt mocy jest smok, drugim jest wilk, a trzecim jest kruk. To nie są zwierzątka, które się dają głaskać, które można wziąć na kalenkę I tu, 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 jakiś łodki kotek, to, 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 to. To nie są takie zwierzątka. To są zwierzątka, do których się podchodzi z ręką, i zazwyczaj potem się idzie po protezę od łokcia w dół. Jak poznać swoje inkarnacje? Albo rozkład tarota, albo um, hipnoza regresywna. Czemu wszyscy piszą o tym? bojowym nastroju jakby to było coś złego no właśnie ja jak powiedziałam mój nastrój zależy od tego jaki ja chcę mieć nastrój a dzisiaj chcę mieć taki lekko bojowy bo mi to po prostu pasuje dobrze mi w tym fajnie dobrze mi się w tym czuję a wy musicie też takiego mnie poznać bo nie szuka jest poznać człowieka tylko od lepszej czy tam najlepszej i jedynej strony ja wam się daję poznać taki jaki jestem powinniście to docenić Martwi mnie Twój stan. Martwią, to się martwi. Pamiętaj, że skoro martwi się, nie żywią, to dlaczego żywi się, martwią? Mnie na przykład na spotkaniu wszyscy tak czytali, jak z otwartej księgi. No jak się dałaś? A czy bierze się? Prokrastynacja i z, y, tym sposobem opuszcza się we wszystkim. Prokrastynacja, czyli mówiąc inaczej, lenistwo, bardzo mądre słowo do określenia prozaiczności. Nie chce ci się czegoś robić po prostu. Ja jestem magiem z 30-letnim doświadczeniem, a ty, a zaraz to możemy sprawdzić, chcesz? Czy już nie chcesz, żeby cię sprawdzać? Bo ja cię mogę bardzo łatwo sprawdzić. Chociażby powiedz mi, jak się wykreśla mniejszy rytuał pentagramu, zaczynając od północy. Proszę. Jak poznać swoje inkarnacje? Już mówiłem: albo hipnoza regresywna, albo rozkład tarota. Jak sprawdzić zwierzę mocy? Jestem ciekawa. Jest odpowiedni rodzaj medytacji. Można to też sprawdzić poprzez odpowiednie, nazwijmy to, czynniki chemiczne, które sprzyjają y, przyjściu zwierzęcia mocy do ciebie. Ale medytacja na temat y, tego, żeby przywołać do siebie zwierzę mocy, jest y, bardzo potrzebna. Znaczy, bardzo efektywna. W jaki sposób można, to już odpowiadałem. A jak mam przez 9 miesięcy ciąży? Jak pan dzisiaj? Ja tak mam przez 9 miesięcy, jak pan dzisiaj. <gry> Ile razy pan już reinkarnował? Bardzo wiele. A jak poznałeś swoje zwierzęcia duchowe, w sensie smoka kruka? Poprzez, no nie powiedziałbym, to był też rodzaj medytacji, ale wspomagany pewnymi środkami, które podczas ceremonii mają przywołać odpowiednie zwierzęta, z tym, że musicie pamiętać, że zwierzęta mocy mogą się zmieniać. To nie jest tak, że jak mamy w tym momencie jakieś zwierzę mocy, to ono się nigdy nie zmieni. Nie. Mogą dojść nowe, stare mogą odejść. To zwierzęta mocy są dopasowa dopasowane do nas, ale na chwilę obecną, tu i teraz, w teraźniejszości. Kiedy spełnią swoje zadanie, Odchodzą i przychodzą, następne ładne. Ma Pan włosy? Jak długo Pan je zapuszcza? Wiesz, co ostatni raz byłem ścięty w okolicach 2009 roku? Na czym polega shifting? Na tym samym co LD, tylko przez medytację, a nie poprzez sen. Widzę, że nie blokuje ludzi, ani nie wyciszacie ich od razu. Można wiedzieć, kim pan był w poprzednim wcieleniu. Odpowiadałem na to pytanie na początku live'a. Moje wszystkie inkarnacje były związane z magią, z nauką, z alchemią lub z medycyną. Miałem też kilka inkarnacji jako kat. Na czym polega to przedsięwzięcie teraz? Męczy. Co pan... Poleca na to przedsięwzięcie teraz, męczy. Nie rozumiem pytania. Jak zacząłeś praktykę magiczną? Nigdy jej nie zacząłem. Ja się w niej po prostu urodziłem. Zainspirowałeś mnie? Miło mi. Tylko jeszcze pytanie: do czego? A co pan robił jako Kat? A co robią Kaci? Pracują w przytułkach dla sierot i czytają im bajki, nie wiedziałaś? Jak zobaczyć przyszłe inkarnacje? Nie da się. Nie ma czegoś takiego jak przyszłość. Musi to do Was w końcu dotrzeć, że przyszłość jako taka nie istnieje. Przeszłość również jesteście zawieszeni w tu i teraz. Nie ma nic innego i powinniście skupić energię na teraźniejszości. Skupiając energię na przeszłości to jest totalny debilizm i głupota, bo przeszłości nie możecie w żaden sposób zmienić, a przyszłość to jest jedna wielka niewiadoma. To, co robiąc teraz, tu i w tej chwili, może mieć wpływ na Waszą przyszłość. Może, ale na Waszą przeszłość nie będzie miało na pewno. Pytałam na Discordzie o te czarne włosy, wypowiesz się. Już patrzę, a w którym dziale w bieżących pytaniach? Nie jest coś, hierba. E, ponawiam pytanie o włosach, ale o co pytałaś? Opowiedziałbyś o swoim pierwszym wcieleniu. A, że ja to pamiętał. Ma pan, mam pytanie co do konsekrowania ostrza. Dopiero żamawiał. Jest coś takiego, co się nazywa e, rytuał konsekrancji narzędzi rytualnych. Ale takich rzeczy my uczymy adeptów w szkole. Pytanie o włosy, ale, Jerba, e, jakie to było to pytanie o włosy? A tutaj wyżej, to co mi je podrzuciłeś i mojemu koledze. Może bez sensu przypisywać temu jakieś magiczne rzeczy, ale naprawdę nikt w naszym otoczeniu takich głosów nie ma i, i że akurat oboje w tym samym czasie nie mieliśmy. Do tego miesiąca, no może przyszedł ktoś, miał takie włosy. Ja raczej staram się nie rozrzucać, jak każdy mak czy wiedźma ma włosów, gdzie popadnie, bo to jest bardzo niebezpieczne. Tak samo, a, bo powiedziałem, że o tym wspomnę, to mi się nawinęło. Drogie dziewczyny, drodzy chłopcy, jesteście u tatuatora, tatuatorki. Jeżeli to to jest tatuator, to artysta w sensie. Od tatuażu, jeżeli są to mężczyzna, to biedy Ale nigdy, powtarzam, nigdy. Nie pozwólcie sobie, żeby tatuażystka ta, która was tatuuje, zostawiła sobie igły, którymi was tatuowała. Powiedzcie, że chcecie sobie wziąć te igły na pamiątkę. Nie zostawiajcie ich w salonie tatuażu. Tak samo jak jesteście u kogoś w gości, miejcie własną szczotkę i dbajcie o to, żeby wasze kudły nie walały się po całym domu. Bo potem nie wiadomo u kogo jesteście. Możecie być u wiedźmy. Salon tatuażu również może prowadzić wiedźma. I wtedy czasami, niekoniecznie zawsze, ale czasami możecie mieć przykrości z tego powodu. Czy można zmienić wzorzec energetyczny kogoś na odległość? Powiedzmy, by miał, by myślał, że jest ośmioletnią dziewczynką. Jeśli tak, to czy można po potem cofnąć? Wiesz co można, tylko do tego trzeba mieć wprawę i najpierw trzeba mieć zakodowany gdzieś wzorzec energetyczny ośmioletniej dziewczynki, żeby ci go podmienić. A ty, Piotrze, jak mnie będziesz tak denerwował, to będziesz pierwszym przykładem praktycznego zastosowania tego ćwiczenia. Bardzo lubię twoje live, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Buu, nie chodzi o wiadomość od DMT, to nie wiem, o co chodzi. Ile się spóźniłam koło godziny. Znasz kogoś z większą wiedzą o magii od ciebie? Nie. Znaczy znałem moją prababcię. We, w w pasach w, jest magia. Nie wiem, co to są wylpasy. Uczyłeś się magii w jakiejś szkole podobnej do Twojej, czy samodzielnie? Jest tu dużo nowych ludzi, także proszę moderatorów o wyjaśnianie, odpowiadanie na te pytania, na które ja już po prostu nie mam siły e, odpowiadać, bo, bo nie ma sensu. Czy czyste korzystanie z kronik akarzy może przynieść ze sobą jakieś konsekwencje? Nie ma czegoś takiego jak czyste korzystanie z kronik akarzy. To jest tak, jakbyś powiedział, że czysto korzystasz z internetu. Nigdy nie masz stuprocentowej pewności, że nie przyniesiesz z tego jakiegoś syfu. Tak samo jak e, czysto, czyli przez prezerwatywę, uprawiasz seks osobą. Sero pozytywną, nigdy nie masz stuprocentowej pewności, że się jednak nie zarazisz. Co Pan poleca na przeziębienie teraz męczy? Wiesz co, syrop z cebuli i czosnku, mleko z masłem, miodem i czosnkiem, dużo się wygrzać, nagrzać się spirytusem z ziołami, e, pić dużo wody, dużo płynów przede wszystkim, e, naturalna witamina C, odwar skory wierzby, odwar e, skory brzozy. To są takie podstawowe rzeczy. Jeżeli po tygodniu takich kuracji nie przejdzie wam albo stan waszego zdrowia się pogorszy. To należy udać się do lekarza po antybiotyk. A co z tymi igłami można zrobić? Jakimi znowu igłami? Znaczy, chodzi ci o te, które zabrałaś od tatuażystki, spalić. A ja mam takie pytanko. Co do amuletów z drewna, czy można je czymś utwardzić, by zostawić na czy zostawić na surowo. Co to zależy od Ciebie, ale drewno, jak to drewno wiadomo, mogą się wkraść tam jakieś pasożyty czy korniki. Najlepiej no kupić sobie żywicę epoksydową, jeżeli już obrobisz kawałki drewna, wy wypalisz czy wyryjesz na nich co to co trzeba, to należy je po prostu zanurzyć, czy tam pomalować w żywicy epoksydowej bardzo dokładnie i wtedy masz 100% pewność, że żadna zaraza ich nie zeżre z czasem. Czy to prawda, że Jezus poprosił Judasza, aby ten go wydał. Ale dlaczego ty to piszesz do mnie? Nie ma jakiegoś lajwa z księdzem w tej chwili? Skąd wzięły się byty i w jaki sposób powstały? Zacytuję ci Pismo Święte. Na początku był chaos. Zacytuję ci Koran. Na początku był chaos. Zacytuję ci Torę. Na początku był chaos. Wyciągnij wnioski. Mam pytanie. Jak to się pisze, bo chciałem się nad tym, bo chciałem bym się w to wgłębić z już intensu. To jest to samo, co świadome śnienie, tylko że. Surfing, czyli tak ten, ten, ten stan, o którym wy tu piszecie, nie bardzo wiem, jak ja to mam przeczytać, bo każdy pisze inaczej. To jest dokładnie ten sam stan, co świadome śnienie tylko, że świadome śnienie osiągamy poprzez sen, a ten snuffing osiągamy poprzez medytację. To się niczym nie różni. Poza systemem osiągania. Czy długie włosy mają moc, po, mają pomóc? W praktyce magii rzekomo pomagają. Ja jestem magie, magiem ognia, a ty. Ja jestem magiem chaosu i twierdzę, że z ciebie taki mag ognia jak z kozie i dupy waltornia. W jaki sposób można zdjąć? Węzły od osoby żywej, więzy od osoby żywej. Nie wiem co to są za więzy i nie wiem o co Ci chodzi. Jeżeli mówisz o podczepach energetycznych, najbardziej skuteczną metodą jest rytuał odcięcia i oczyszczenia. Jeżeli chodzi Ci o coś innego, to proszę żebyś sprostował, sprostowała. Co sądzisz o kupowaniu sobie szczepienia. Nie ma takiej opcji. W tej chwili przy szczepieniu są obecne trzy osoby, a szczepienia, Twoje szczepienie wraz z PESEL-em i innymi danymi trafia do bazy. Więc nawet jeżeli sobie kupisz lewe szczepienie, to i tak to wyjdzie na jaw przy pierwszej kontroli. Po prostu nie będą mieli cię w bazie i nie dość, że Cię zaszczepią na siłę, to pójdziesz jeszcze przez 5 do 10 lat w zawiasach za fałszowanie e, dokumentów ścisłego zarachowania i dokumentów państwowych bo takie w Polsce są za to kary dobrego wieczoru w sensie przyczepy energetyczne na no, przyczepy energetyczne najlepsze jest rytuał odcięcia i oczyszczenia no i tutaj nie ma na czym dyskutować znalazłam terapię dźwiękiem na zapalenie skrzeli, czy to ma prawo zadziałać? Spróbuj! Szczerze mówiąc, ja nigdy nie próbowałem tego typu terapii jeżeli chodzi o leczenie zapalenia oskrzeli czy kataru, czy zapalenia zatok ze względu na to, że byłem dzieckiem i zapadałem na takie choroby, nie było urządzeń, nie było głośników, które były w stanie wydzielać z siebie tego typu dźwięki, a i takich dźwięków nie było. Więc a teraz jestem już stary, nie mam czasu na takie eksperymenty, więc bardzo będę wdzięczny, gdy jakaś grupa tutaj ludzi, którzy często są na liveach, spróbuje się poddać takim testom i badaniom, a potem opisze mi rzetelnie wyniki. Naprawdę będę wdzięczny, ja sobie tutaj nie żartuję. Jakie masz zdanie na temat szczepionek? Obsesyjnie negatywne. Dobry jest syrop z mniszka lekarskiego na przeziębienie, owszem, polecam. A wino jest jeszcze lepsze. Czy znasz swoje poprzednie wcielenia? Tak. Czy to prawda, że Jezus kazał Judaszowi go wydać? Słuchaj, nie jestem księdzem. Pytaj o takie rzeczy księży. Ja się zajmuję magią chaosu i magią ogólnie, a nie mitologią chrześcijańską. Znajdź sobie etnografa, który się specjalizuje w mitologii chrześcijańskiej, lub księdza, lub zakonnika, i zadawaj mu takie pytania. Witam, mam pytanie. Kolega wytatuował sobie runy. Gratuluję. Nie siedzę w temacie. Może pan się wypowiedzieć, ale ja nie wiem, jakie runy i gdzie on sobie wytatuował, więc co ja mam powiedzieć. Do której live? Do końca kawy mam jeszcze pół kubka. Witaj, witaj. Podróże astralne. Już mówiłem na temat podróży astralnej wielokrotnie. Nie udzielam informacji na temat astralu na forum publicznym. Takich rzeczy uczymy w naszej szkole i to też nie na samym początku. Witam, jak można poznać, czy jakaś kobieta jest wiedźmą i są dobre i złe wiedźmy. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak dobra i zła wiedźma. W ogóle nie ma czegoś takiego jak dobra i zła kobieta. Kobieta jest kobietą, energia jest energią, a magia jest magią. I to trzeba zapamiętać i sobie raz w życiu wbić w łepek, nawet gdybyś miał sobie napisać kartkę na ścianie, rozpędzić się i walczyć w nią w łebem pół dnia, to może ci w końcu wejdzie w mózg. Jak rozpoznać wiedźmy na temat? Też już mówiłem. Wiedźmy to są kobiety, tak samo jak i magowie. To są indywidualiści, indywidualistki. I oni się będą inaczej ubierać. Przede wszystkim magia zmienia kolor oczu, kolor włosów, sposób patrzenia na rzeczywistość. Ludzie w dzisiejszych czasach zazwyczaj, jak idą ulicą, chodzą tak. Głowa zwieszona. Mag czy wiedźma będą się nosić prosto, będą patrzeć na wszystkich otaczających ich ludzi, mijając będą patrzeć każdemu wzrok w oczy, nawiązywać kontakt wzrokowy i wszyscy będą odwracać od nich wzrok. Mak będzie się, czy wiedźma, będą się wydawać wyniośli pogardliwi. Hm, tacy właśnie jesteśmy. I w tym momencie... To jest najprostszy sposób rozpoznania maga czy wiedźmy. Kwestia jest jeszcze stroju. Magowie i wiedźmy ubierają się w sposób inny niż wszyscy, ekstrawagancki, zwracający na siebie uwagę i zazwyczaj czarny, bądź w przypadku wiedźm jest to jakaś tam strokacizna różna, ale raczej skierowana w kierunku czerni. Na przeziębienie można także zastosować ganacjum. Polecam poczytać. Można, ale po co? Są prostsze metody. Czemu w człowieku w tyle zła? No, chyba w tobie. W człowieku nie ma zła. Człowiek jest jak puste naczynie, jak pusty dzban. W zależności od tego, czy taką amforę na wino, czy dzban napełnisz czystą źródlaną wodą, czy winem, czy miodem pitnym, czy szambem, taką będziesz miała zawartość dzbana. Dzban sam w sobie nic nie znaczy. Jest niczym, jest pusty. On czeka, aby go czymś napełnić. Więc trzeba uważać, czym jesteśmy napełniani. Jeżeli siedzisz całymi dniami przed telewizorem, grami komputerowymi, gazetami i radiem, to zaczynasz stopniowo napełniać się szambem. Jak myślisz, czy wilkołaki i wampiry istnieją? Istnieją, o czym już mówiłem wielokrotnie. Trzeba się cofnąć do poprzednich live'ów. Jerba. Mówiłam, że mówił jak szlifing i ty powiedziałeś, że szlifuje to ja ściany. <grywki> Czym się różni wiedźma od czarownicy? Wieloma rzeczami. Najprostsze porównanie to jest to, że wiedźma posługuje się wiedzą, a czarownica czarami. Czyli magią. Czarownica to jest ta, która czaruje, czyli rzuca uroki, przeklęcia, zaklęcia, klątwy. Natomiast e, wiedźma to jest ta, która ma wiedzę nie tylko z zakresu magii, ale również z zakresu medycyny, psychologii i innych dziedzin nauki. E, wiedźma to taki odpowiednik maga w spódnicy. Robi pan czarne wesele. Jak jesteś bardzo droga, to ci zrobię. Znaczy, jak jesteś bardzo bogata, to ci zrobię. A kto, a zło, które wyrządzimy do nas, wróci, kiedyś wróci. Jeżeli zabijesz, zgwałcisz moją córkę na przykład, to wierz mi, że to zło do ciebie zwróci. Pod moją postacią, w środku nocy, jak będziesz bardzo głęboko spał, pojawia się ja i będziesz cierpiał tak długo. Żebym miał ci osobiście zrobić transfuzję krwi, to będziesz umierał tak długo, aż jedynym twoim marzeniem zakorzenionym i w świadomości, i w podświadomości będzie tylko i jedynie ukojenie w śmierć. Więc tak, jeżeli zrobisz coś złego, to może to do ciebie wrócić. Kolega wytatuował sobie runy. Nie siedzę w tym temacie, ale wie pan, o co chodzi. Co mógłby pan się wypowiedzieć? Ale ja nie wiem, jakie to były runy. To co mam ci powiedzieć? Wielokrotnie natomiast mówiłem, że run nie powinno się sobie tatuować. Tatuować runy to mogą specjaliści, którzy w tym siedzą kilka lat i wiedzą czego od tych run wymagają, do czego one im są konkretnie potrzebne. Przede wszystkim my, tatuaże, nie robimy sobie po to, żeby ładnie wyglądały, tylko po to, żeby nam pomagały w praktyce magicznej. Pora na fajkę, dokładnie, maleństwo. To znaczy to oświadczenie o szczepieniu, nie wiem jak to się nazywa. To oświadczenie o szczepieniu możesz sobie wziąć do toalety, nabić na gwóźdź i się tym podetrzeć. Istotne jest to, że twoje dane zostają wprowadzane do centralnego systemu nikt kto cię zatrzyma i będzie chciał od ciebie sprawdzić czy byłeś szczepiony czy nie nie poprosi cię o tą karteczkę poprosi cię o twój PESEL, imię, nazwisko skonfrontuje to z twoim dowodem tożsamości wpisze dane w jakiegoś laptopa czy inne urządzenie i w systemie się wyświetli czy byłeś szczepiony kiedy byłeś szczepiony i iloma dawkami i dlatego tak trudno jest te metody sfałszować Co ta może zrobić z zostawionymi igłami? Jeżeli jest to wiedźma, to bardzo dużo. Na tych igłach jest Twoja krew. A jeżeli wiedźma krwi posiada Twoją krew, to może Ci zrobić z dupy jesień średniowiecza. Inhalacja amolem. Amol to się pije. Jest taki inny rodzaj preparatu, nazywa się to Inhalosept, czy jakoś tak, Ach, nie pamiętam nazwy teraz. W każdym razie mała buteleczka, takiej wielkości zielona, bierzesz głęboki talerz albo miskę, nalewasz w wrzątku, dajesz tak 7-10 kropli do tego, mieszasz. Bo, tak żeby to była cały czas wrząca woda, nakrywasz się ręcznikiem, grubym ręcznikiem frota albo podwójnie i oddychasz. Łzy lecą, jakby ci umarła babcia, z nosa leci, z gardła leci. I to jest rzeczywiście sprawdzony, fajny sposób. Tylko nie pamiętam, jak się nazywa ten inhaloseb, czy coś tak. Inhalol, o inhalol. Kolega co kolega wytatuował sobie ruby mógł... trzeci raz odpowiadam ci na to samo pytanie yy, ty cieśla 69 nie wiem co to są za runy które on sobie wytatuował więc nic na ten temat nie mogę powiedzieć oprócz tego że run nie powinno się tatuować chyba że dogłębnie znasz ich znaczenie jestem już stary to znaczy ile masz lat tyle samo co wiosen Długo się spóźniłaś? No, dosyć. Już ponad godzinę trwa live. Jakie były Twoje poprzednie wcielenia? Też już odpowiadałem na to pytanie trzy razy na tym, na tym live. Co sądzisz o magii ceremonialnej? Magia ceremonialna to jest system, z którego praktycznie każdy zaczyna e, swoją przygodę już tak z, zwaną magią praktyczną, e, bo ona pozwala nauczyć się skupienia na intencji. Wszystko, co robi się podczas magii ceremonialnej, ma tak kierować umysłem maga, żeby był maksymalnie skupionym na tym, co się dzieje, na ołtarzu i na intencji tego, co robi. Jest to potrzebne, bo jest to rodzaj też ćwiczenia, a również jednocześnie praktyki. Ale ogólnie magia ceremonialna jest tą najbardziej widowiskową jednocześnie. Czy jesteś przeciwny wszystkim szczepionkom, czy tylko przeciwko COVID? Nie jestem przeciwny wszystkim szczepionkom, ale ja jestem dosyć starej daty i mnie szczepili innymi preparatami niż szczepiał teraz Was. Ja byłem szczepionka... Zupełnie inne szczepionki były w tamtych czasach i to nie będę się odwoływał, nie musicie się odwołać do moich słów. Wystarczy sobie poczytać w internecie, jaki był skład szczepionki na gruźlicę na przykład w 1972 roku, a jaki jest skład szczepionki na gruźlicę w 2020 Porównajcie to naprawdę. Szukajcie wiedzy na własny, na własny rachunek. Sami bądźcie takimi detektywami, którzy będą szukać i porównywać różne źródła. Zobaczcie, jak z, e, zmieniono składy szczepionek przez 40-50 lat ostatnich. I wyciągnijcie wnioski. Macie dostęp do całej wiedzy ludzkości na wyciągnięcie palca. Zacznijcie jej używać. Jesteście potęgą. W tej chwili, póki wam nie odcięli dostępu do internetu i informacji, a za chwilę to się może stać, korzystajcie z tego. Ale jeżeli chodzi o szczepionki COVID, to jestem, ale to jest moje subiektywne zdanie, oczywiście, jestem całkowicie przeciwny. Dobry wieczór. Jak sprawdzić, kim było się w poprzednim wcieleniu? Kolejne to samo pytanie. E, albo za pomocą karta rota, albo za pomocą hipnozy regresywnej. Co uważasz o hu Human Design? To znaczy co? Co to jest Human Design? Idę sobie zrobić kawę smacznego. Nie pij tyle kawy, będziesz dłuższy. Ja jestem długi, tylko niski. Poprzez hipnozę regresywną. No co to rota. Dziękuję marzenko. A jak? Ja też tak robię, ale nie jestem magiem. I. Jak rozłożyć takiego tarota? Najpierw trzeba się nauczyć używać tarota, żeby go rozkładać. Nie zadawajcie takich pytań, bo to jest na zasadzie: Mamo, mamo, tato, jak zbudować silnik parowy? A jak ja nie jeszcze nie umiem budować z klocków Lego. Witam, chciałem się zapytać, czy możliwe jest dostanie się przez senda stralu? Nie! Nie, astral i świadomy sen to są dwie zupełnie inne rzeczy. Skąd wam się wziął pomysł? Możecie śnić o astralu. Może wam się wydawać, że to jest astral, ale to nadal będzie tylko sen. Miałam tak po półtorej roku odcięcia i oczyszczenia każdy unikał mnie wzrokiem a ja byłam pewna siebie i tak ma być cześć widziałeś kiedyś dark ghost na youtube nie mam pojęcia co to jest jeśli tak to co sądzisz o rytuałach wywoływania duchów tam ja w ogóle uważam że nagrywanie pewnych rzeczy na youtube jest tak mocno ustawione Widzicie, ja wyczuwam fałsz ja widzę na filmikach, na TikToku, że to jest wszystko tak fingowane, żeż głowa boli. Ja się tak zachowuję i ubieram. Nie wiem o czym mówisz. Zastanawiam zatracam silną wolę. Pomożesz, musisz znaleźć ugruntowanie w sobie. Ja ci nie pomogę, bo jeżeli znacznie, ja ci pomogę znaleźć tą Twoją silną wolę, to oprzesz ją na mnie. A to nie tędy droga. Silną wolę możesz zyskać tylko poprzez, po, poprzez przez, y, poznanie się i samoakceptację. Czy można pozbyć się y, bytu ze swojego życia? Jeśli tak. Jeśli ktoś ma podejrzenie, że niszczy on życie, tak, za pośrednictwem rytuału i odcięcia. Rytuału odcięcia i oczyszczenia, przepraszam. Y, a czemu ubiera... Y, Ubieranie się. Ubieracie się w kierunku czerni. Fizyka się kłania po raz kolejny. Czerny to jest kolor, który ściąga wszystkie energie. Dlatego jak wyjdziemy na czarno ubrani, to momentalnie nam się robi gorąco, bo ściągasz na siebie energię słońca. Tak samo z każdą inną energią. Poznałaś jakiegoś wilkołaka, zdarzało się. Czy zło, które robimy, aby komuś, gdy komuś źle życzymy, i tak to, dalej, to zło do nas wróci? Nie. Nie ma czegoś takiego. Zło to nie jest bumerang. W ogóle nie ma czegoś takiego jak zło. Zrozumcie w końcu, że takie pojęcia jak dobro i zło po prostu nie istnieją. Wtłoczono wam gdzieś tam kiedyś do głowy pewne definicje tych słów, ale one są fałszywe i się nie sprawdzają. I to nie jest tak, że jak komuś nakładę po ryju, bo mi zabrał kredkę i złamał moją ulubioną, to znaczy, że ja będę miał z tego jakieś karmiczne problemy, bo ja komuś wybijem jedynki, bo w podstawówce zabrał mi ołówek. To tak nie działa. Nalewka z mniszka, kwiatu, bzu, czarnego, czeremchy, czarnej porzeczki i wszystko przychodzi. Zgadzam się, Graszka. Jak można sprawdzić, czy jakiś byt Przyczepił się do życia. Diagnostyczny rozkład tarota. Co sądzisz o Human Design? Nie mam pojęcia, co to jest. Co to jest czarny ślub? Nie czarny ślub, tylko czarne wesele. To jest rodzaj rytuału spętania. Odprawia się go na cmentarzu. Tylko to musi być odpowiedni cmentarz. Ja jestem. Złym człowiekiem nikomu nie zaszkodziłem, a przez całe życie pomagałem. Ja nie jestem złym, ale to wiesz, ja, nikomu, nikt cię tu nie ocenia. To nie jest kwestia oceny i to nie jest kwestia stwierdzenia, ja jestem taki, śmaki czy owaki. Pamiętaj, że najwyższą formą inteligencji jest obserwacja rzeczywistości bez potrzeby oceny. Co to jest czarny ślub? Już powiedziałem przed chwilą. Rytuał spętania który odprawiany jest na cmentarzu. No i dalej, czym jest czarne wesele? Co to jest czarny ślub? Czy wy mnie w ogóle słuchacie? Myślałeś, iść do bordera? Z borderką mieszkałem przez 10 lat, wystarczy mi. Nie mam jakieś sposoby na trądzik. Oczywiście, kup sobie w aptece mydło ich tielowo-siarkowe i myj twarz porządnie trzy razy dziennie. Jak długo kształci się mag? Całe życie. Ale, żeby nazwać się magiem, to potrzebnych jest jakieś 10-15 lat praktyki, nie licząc 5 lat nauki. Jaki to papieros? Rotman z czerwony, czerwony setka. A ja mam wytatuowane dwie runy. Wujo i Algis. No i co w związku z tym? Jak można sprawdzić, czy jakiś byt przyczepił się do życia? Diagnostyczny rozkład tarota. Ile pan pali papierosów? Nie liczę. Szczęśliwi papierosów i czasu nie liczą. A co z badaniami? Wiedźma pielęgniarka ma dostęp do naszej krwi. No to widzisz. Ale zazwyczaj robi to przy tobie i podejrzewam, że gdzieś na bok sobie jej nie odlewa. Pyskitu, skąd te pytania? No właśnie, nie wiem dzisiaj. dzisiaj jest takie, wiesz, the best of the best. Takim recital żeście mi dzisiaj widzę zrobili. Ben Benefis. <laughs> Live, na którym pan mówił Pan o wampirach jest na YouTube. Tak jest. Kim jesteś? Jestem, który jestem. Kocham twoje tekst. <laughs> Dziękuję. No, bo przewijam te pytania. I tu na żadne. Stąd nie odpowiedziałeś, tak? Bo mi się wydaje, że odpowiadam na wszystkie. Ja jestem 99 pytań plus do tyłu. W stosunku do tego, co wy piszecie, każda odpowiedź na pytanie zajmuje mi czas, a wy cały czas piszecie nowe pytania. Więc proszę się nie bulwersować, że ja odpowiadam z dużym opóźnieniem, bo naprawdę mam tych pytań bardzo dużo jeszcze tam na dole. Ja cały czas sobie po malutku skroluję to i odpowiadam na Wasze pytania. Często oddaję krew do krwiodawstwa. Z nadzieją, że uratuje komuś życie w ten sposób. To zależy, jaką masz grupę krwi. Jeżeli masz grupę krwi 0 minus, to rzeczywiście możesz komuś uratować życie. Ale bardzo często krew oddawana w punktach krwiodawstwa idzie na tak zwane preparaty medyczne albo na osocze. Jeśli chodzi o tatuaże, symbol bogów słowiańskich, jak na przykład. Różalki, na przykład symbol Walesa na skroni. A proszę cię bardzo, tatuuj sobie co chcesz. Odpowiesz za to później. Dzień dobry. Kiedyś dostałem od znajomego dużą kulę z czarotli. Do czego to może się przydać? Nie wiem, nie używam kul. Chyba, że do turlania. Co sądzisz o magii hermetycznego zakonu Złotego Brzasku? Przede wszystkim, zakład Złotego Brzasku był to, zakła, był to zakon okultystyczny, a nie magiczny. Okultyzm owszem wykorzystuje elementy magii, ale samą magią się nie zajmuje. Więc co o tym sądzę? Co, to samo, co o każdym rodzajem okultyzmu. Cała masa zbędnego ceremoniału, opierdalania gruszek po krzakach, e, zatrudniania i przyjmowania tylko bogatych ludzi do tego, elitaryzowania tych wszystkich rzeczy, pseudoceremonialnych, z których się niczego nie można nauczyć. I jest to tak bez sensu, że nie dziwię się, że wszystkie te zakony szlak trafił. <słuch> Mistnie zagląda na Discorda, coś jest ciekawego. Oj, przepraszam, trzeba mi przypominać, bo ja tak z wami gadam na Discorda, mam po prawej. E, mi pełno wpada, wypada włosów i nie wiem gdzie i kiedy i nie. Jak tego upilnować? Co z tym zrobić? E, albo nosić czapkę, albo wiąż włosy w kucyk. Jaka pora roku najbardziej kojarzy się Panu z okresem magicznym? Jesień. Czy jest jakiś sposób magiczny na autyzm u dziecka? W zależności od zaawansowania i ro rodzaju autyzmu, tak. Można pomóc dzieciom autystycznym za pomocą magii. Widzisz lub czujesz teraz obecność jakichś bytów obok siebie? Oczywiście, że tak. W moim domu jest pełno bytów. Ja bym chciała wiedzieć, kim byłam. Jeżeli nie staćcie na hipnozę regresywną, zapraszamy na rozkład tarota. Czy kawa szkodzi? Nie. Jak można sprawdzić, czy jakiś byt przypieprzył się do życia? Rozkład tarota. Będzie TJ Live, co to jest TJ Live? Pytanie: czy da się od. Odwiedzać czyjeś sny, da się. To jest bardziej zaawansowana nauka świadomego śnienia. Niestety takich rzeczy nie uczymy w tym kursie, który rozdajemy. Inwazja w sny i śnienie razem to jest rozwinięcie tego kursu, którym my się dzielimy, ale takich rzeczy uczymy w naszej szkole, ponieważ nie chcemy wariatów, którzy będą odwiedzać swoje koleżanki i gwałcić je we śnie. Co to jest astral? Taki wymiar energetyczny, nieposiadający przestrzeni ani czasu. Co to znaczy czarny ślub? Nie czarny ślub, tylko czarne wesele. To jest rytuał splątania odprawiane na zdesekrowanym cmentarzu. Już to mówiłem na tym live chyba ze cztery razy. Jaka, y, jaka jest podstawa w opanowaniu emocji? Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. I znowu, co to jest czarny ślub? Ty, od tego czarnego ślubu zaraz dostaniesz bana. No to się doigrałeś. Papa, pa. to czemu mówią, że karma wraca? Nie wiem, moje psy mówią, że dobra karma nie wraca. Co by pan mógł zaproponować, żeby przyciągnąć, przyciągnąć powodzenie i, uruchomi, i uruchomić się z czymś złym, co nas może. Co nas może, nie wiem co. Nie rozumiem pytania. Właściwie, jeżeli macie dłuższe pytania, piszcie proszę na, na Discordzie w zakładce pytania bieżące albo pytania dotyczące live'a. Mam w ogóle tutaj pytania z ten. Jak to możliwe, że nie prześwietliłeś tej swojej żony jaka jest wiesz co akurat wtedy to był taki mój eksperyment ze względu na to że bardzo chciałem żyć jako normalny zwykły człowiek o czym mówiłem na takim live'ie który się odbywał o 3.33 on jest dostępny na youtube ja tam wtedy mówię bardzo wiele o sobie troszeczkę dużo za dużo może nawet powiedziałem o sobie i tam mówię i tłumaczę takie rzeczy i to nie znaczy, że jej nie prześwietliłem. Ja zrobiłem gorszą rzecz. Ja, mimo to, mimo wiedząc, kim ona jest, sądziłem, że jestem w stanie jej pomóc. Niestety okazało się, że troszeczkę przeliczyłem siłę na zamiary. No, bo strasznie tutaj dużo pytań w międzyczasie przeleciało. Jak tam. U osłodzie gremlin bardzo dobrze, trochę złagodnie ostatnimi czasy nawet. Lubię live tematyczne, gdy odpowiadasz odpowi my słuchamy. Najbliższy live tematyczny planuję na jutro i będzie to live dla mężczyzn. Wczoraj widziałem, że jakaś kobieta się oburzyła, że jestem szowinistą, a gdzie live dla kobiet. Live dla kobiet już był, jest dostępny na YouTubie. Warto go zobaczyć. Zapraszam wszystkie kobiety tam na YouTube, żeby zobaczyły sobie livea dla kobiet, a teraz będę prowadził livea dla mężczyzn. bo uważam, że oba te livey są tak samo ważne. I więc jutro przyłożymy się i zrobimy livea dla mężczyzn i prosiłbym panie, żeby na tego livea nie wchodziły. I tutaj będą moderatorzy, którzy skrzętnie będą e, po prostu usuwać z live'a dla mężczyzn, kobiety, z tego względu na to, jak wcześniej mężczyźni byli usuwani z live'a dla kobiet. Chcę, żeby mężczyźni, tak jak wcześniej kobiety, poczuły się komfortowo i mogli ze mną, czy mogły ze mną w tamtym live'ie, a w tym live'ie porozmawiać szczerze i otwarcie. Dlatego by jest to live zatytułowany Tylko dla mężczyzn, a tamten był tylko dla kobiet. Co tam u Was słychać? Jak gremlin, bardzo dobrze. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować odnośnie rozłożenia kart tarota, zapraszam na maila. Co chwilę jest mail podawany. Mail jest też w biokanału. Jeżeli interesuje Cię rozkład tarota, napisz na maila. Lustro to portal czy prawdziwe odbicie. Nasze lustra są portalami, bo są bardzo stare. Różnica pomiędzy jednym a drugim też już była poruszana. Czy można zastosować magię w kwestii globalnej? Można, tylko wtedy już jest, w zależności od tego, jaka to kwestia, ale tak czy innowe, inaczej potrzebujesz kręgu. Im większe działanie globalne na Większą skalę, tym większa moc jest potrzebna. Czyli, potrzebujesz stworzyć krąg ludzi na podobnym poziomie rozwoju, wzrostu, mocy, magii, wiedzy i umiejętności i zmusić ich do tego, żeby przeprowadzili wspólnie rytuał pod daną intencją, tak jak każdy wytłumaczyć, żeby każda osoba z kręgu rozumiała tą intencję w taki sam sposób. To, wbrew pozorom, jest bardzo trudne. Proponuje Pan jakieś magiczne rzeczy, które mogą pomóc w padaczce? Tak, zioło. Zioło działa bardzo silnie przeciwepileptycznie. Eee, I mam, nie, nie interesuje mnie, czy dostanę bana w tej chwili, bo tu mówię o medycynie. W ogóle przeczytaj sobie książkę Magia na haju, to raz. Drugi raz przeczytaj sobie badania na temat tetrahydrokanabinolu, i zauważysz, że marihuaną leczy się nawet padaczkę lekoodporną. Pytanie: Cieszę się z istnienia Twojej szkoły, ale czy istnieje sposób nauki samodzielnie? Możesz się uczyć samodzielnie. Możesz się samodzielnie uczyć informatyki i elektroniki. Pytanie: ile lat Ci to zajmie? Podejrzewam, że jak się nauczysz podstaw, to te podstawy już nie będą miały sensu. Gdzie jest Pana szkoła? Wszędzie. Ale mieszkamy w Bieszczadach. Kiedy live dla facetów? Prawdopodobnie jutro. O której albo o 18, albo o 19, albo 20. Nie wiem. Nagramy zaproszenie, bo na, na ten live na pewno będzie zaproszenie nagrane. Wtedy będzie precyzyjna godzina. Ale myślę, że albo o 18, albo o 20. zobaczymy. Co to za wysyp dzisiaj pytań z poziomu piaskownicy? Nie wiem właśnie. To mówię, taki mój benefic, pytań, które uwielbiam. Niwus obiecał mi taki fajny kubek, gdzie będą wszystkie tego typu pytania zadane z opowiedziami. Kubka jeszcze nie dostałem, muszę zdzierać gardło sam. Ja bym chciała wiedzieć, co czuje mój facet. To go zapytaj. Czy da się skutecznie pozbyć osoby przy użyciu wahadła? Jak nim dobrze pieprzniesz kogoś w łeb, to podejrzewam, że tak. Chodzi mi o to, że my nie możemy ich usunąć. Kogo nie możecie znowu usunąć? Ale ja mogę każdego usunąć. Jedyna kobieta, która będzie miała prawo być na live o mężczyzn, to jest natalka, która jako tam w cudzysłowie rzecznik prasowy będzie robiła notatki z tego. Czy podczas swojej pod, przygody z magią uczył, czuł pan strach? I chciał pan zrezygnować z magii. Ja nie jestem nauczony odczuwać ani lęku, ani strachu, ani przerażenia, ani paniki. Na kilka lat zrezygnowałem z magii, z praktyki magii przede wszystkim, z tego względu, że chciałem być taki jak wszyscy, chciałem być systemowy, chciałem mieć normalną rodzinę i chciałem zobaczyć, co ludzie w tym widzą. Więc, nie, ponieważ nie mogłem krytykować czegoś, czego nie doznałem więc musiałem przejść przez ten etap tego systemowego życia praca dom praca dom praca dom e, tak e, i doszłem do wniosku że jeżeli wy ludzie tak żyjecie to macie niewiele wspólnego z Szympansami w zó naprawdę Moja koleżanka kupiła ale co Mnie na pół pomogły konopie skonopi, konopi, krople z konopi, czyli olejek hasiszowy tak zwany. Coś mi się tutaj zepsuło. Czy ten live jest nagrywany? Wiesz co, nie, nie jest nagrywany, bo mamy pozapychane telefony, a nie było komu pój pójść do sklepu i kupić pa kart pamięci, więc może się uda ten live ściągnąć. No niestety raz, że nie wiem dlaczego, ale karty pamięci do telefonu wystrzeliły ceny tak do, do przodu, że nie za bardzo wiesz, wiadomo, co kupić nowy telefon czy kartę pamięci. Z tego względu, że karta pamięci 512 GB kosztuje 400-500 zł. No to jest połowa ceny nowego telefonu. Czym się zajmowałeś, kiedy prowadziłeś normalne życie? Prowadziłem firmę, która projektowała um, instalacje i systemy um, oparte o odnawialne źródła energii. Czyli projektowałem ludziom domy w taki sposób, żeby byli niezależni od elektrowni wodociągów, oczyszczalni ścieków um, itd. Tak tak Gazowni również. Jak nazywał się live na YouTubie, który był o 3.33 w nocy, ten najnowszy. E, wiesz co, nie wiem, jak się nazywał, ale podejrzewam, że na pewno jego nazwa mogła się zaczynać od magia nocą. Mądre słowa, żeby coś móc oceniać, trzeba najpierw to poznać. Oczywiście, nie możesz krytykować, nie wolno krytykować tego, czego sam na sobie nie doświadczyłeś. Ja nigdy tak nie robiłem, nigdy tak robił nie będę. Bo jeżeli nie mam doświadczenia na jakiś temat, to nie wiem o czym mówię. Żona mówi, że ją irytujesz. Ojej, jak mi przykro. Ja ją irytowałem całe życie i myślę, że nawet po śmierci ją będę irytował. O, osobiście o to zadbam, żeby dopiero po śmierci poznała, czym jest irytacja z mojej strony. Od której jest live. Nie wiem, zaczęliśmy gdzieś po, po 19,10, 15, po coś takiego było. A skąd wiesz, co mówi moja żona? Niech ja ci się przypatrzę Marczynkas na 1, 2, 3. No jesteś na wylocie, kochanienka. No, jak mówisz, że masz kontakt z moją ex, to nie podoba mi się, że jesteś na moim live. Staram się odcinać od towarzystwa mojej ex, z tego prostego względu, że jest to kobieta, która niszczyła mi życie permanentnie, eee, zniszczyła poczucie mojej własnej wartości. Przez 10 lat wmawiała mi, że jestem nikim przez 10 lat znęcała się nade mną psychicznie, no jak border nie? to jest typowa osobowość borderline udało mi się uwolnić od niej dzięki znajomym dzięki przyjaciołom, którzy zaczęli mi z mozołem ja w ogóle bardzo dziękuję tym osobom że z mozołem i uporem godnym maniaka pokazywali mi na przykładach i tłumaczyli mi, że jestem krzywdzony, bo ja wtedy na tamten moment w tym krzywdę nie widziałem. Jak poznać swoich przewodników duchowych poprzez odpowiedni rytuał? Czy obecna manipulacja covidem jest zabiegiem magicznym? Nie, magii w tym tyle co kot napłakał. To jest po prostu wykorzystanie ludzkiego strachu do manipulacji tłumem. To nie jest magia to jest psychologia. E, czy wskazania Wahadła e, w nowiu są mniej dokładne niż w czasie pełni? E, nie, bo to ma oddziaływanie magiczne i to ma oddziaływanie magiczne. Wszystko jest kwestią tego, że wiesz, że jest nów i wiesz, że jest pełnia, więc wiesz, jakie odchyły będzie miało wahadełko. Czyli jednak był czas w Twoim życiu, w którym się nie zajmowałeś magią. Zawsze zajmowałem się magią, nie zawsze ją praktykowałem. Magia to była moje, ży moje życie, jest to moje życie i była to zawsze moja filozofia. To, że jej nie praktykowałem, bo akurat zajmowałem się pewnymi innymi rzeczami, tak jak powiedziałem, jak instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii, to wcale nie oznacza, że nie używałem do tego magii. Zajmujesz się czymś poza magią? Nie. Na przykład muzyką. Muzyki to jedynie lubię słuchać. I to też nie wszystkie. Co to za olejek? Jaki olejek? Dobre, dobre będę wiedziała, jak. Kitelowy opowiadać. Kup sobie dysk 2,5 cala i do tego przynośnik, takie plastikowe pudełko z kablem USB kosztu złotych. Znaczy z tego co wiem to akurat dyski 2,5 cala są sprzedawane w obudowach. W tej chwili już. A czemu od razu na wylocie? To ja już mówiłem, osoby powiązane z moją ex są przeze mnie traktowane w taki sposób, jak są same sobie na to zasłużyły, opowiedziały się po jednej ze stron, a ta strona jest mi po prostu wroga, a ja nie będę trzymał, e, dopuszczał do siebie jakichś tam, wiesz, tajnych agentów. Dzięki którym moja żona będzie potem mogła mi wytoczyć kolejny proces o magii, skoro jeden jej już się nie udał, no to teraz będzie próbowała wytaczać drugi. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Chciałbym w końcu zakończyć swoją sprawę rozwodową. Podkreślam fakt, że moja żona w ciągu dwóch lat rozwodu postanowiła cztery razy zmienić wersję pozwu, i zaczyna być to zwyczajnie nudne. Ostatnio zawnioskowałem o badania psychiatryczne, żeby ją w końcu zdiagnozowali na tego bordera, to może to trochę trochę inaczej się rozwiąże. Jak nazywa się ten live, co pan tam mówi o wampirach? Mówi, pisze się przez Uskreską. E Zaczynam się zamieniać w Miotka, e chociaż sam jestem dyslektykiem. E Ale jak czytam, to widzę wasze błędy, bo jak piszę, to nie widzę swoich. E Wiesz co, w wielu, wielu, naprawdę w wielu live'ach mówiłem o wampirach. Przykro się słucha o takich ludziach. A no, przykro, ale to jest ich wybór. To nie jest mój wybór. Ja nikogo do nikogo nie zmusiłem. Ponieważ jeżeli ktoś e, uważa że mnie za osobę, e, za wcielenie szatana, antychrysta, bo z takimi opiniami na swój temat również się spotykałem, no ja nie będę się bronił, nie będę się tłumaczył. Zostałem tak oceniony: klapka zapadła gdzieś komuś w mózgu, trudno. Jego mózg, jego problem, jego jedna klapka powieje wiatr, to może mu się otworzy. W jakim czasie wyszły jej zaburzenia? Wiesz co? Ciężko stwierdzić, bo ja sobie na początku próbowałem wiele rzeczy tłumaczyć, wmawiać. A to ciąża, a to hormony, a to hormony po ciąży. A to zdenerwowanie, i tak sobie człowiek tłumaczy. Wpadasz w taką pętlę, w takie troszeczkę ruchome piaski. To się nie dzieje na pstryk. Bo jakby to się działo na pstryk, to każdy spieprzyłby, tylko by się za nim kurzyło. Takie mm, rzeczy pamiętajcie, że osoby z zaburzeniem borderline potrafią być bardzo miłe i do rany przyłóż. Bardzo kochające i bardzo wspierające. To jest jedna strona z tej choroby, dlatego ona jest tak niebezpieczna. Tacy ludzie potrafią zostawiać genialne pułapki emocjonalne. Dobrze, że uwolniłeś się od niej. Też tak uważam. Ale podkreślam, nie zrobiłem tego sam. Pomogli mi ludzie. Sam bym nie dał sobie rady. Cieszę się, że jesteś. Dziękuję. Jaki to olejek, bo nie dosłyszałam? Olejek hashishowy. Mam dzieci, tak, mam dzieci. Wielokrotnie mówiłem, że córka namówiła mnie do założenia TikToka. No to chyba muszę mieć dzieci, prawda? Mam dwie córki i syna. Tak, z takich związków jest bardzo ciężko wyjść. Naprawdę, bez pomocy zewnętrznej prawdopodobnie się to Wam nie uda. Muszę zmykać. Najlepszego dla wszystkich. Trzymaj się. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się. Czy Pan ma dzieci z byłą żoną? Tak. Nie chciałeś od razu znaleźć innej kobiety. Jak zobaczyłeś, że eks ma problemy, wiesz co? Byłem. <laughs> miałem taki efekt troszeczkę odrzucenia od kobiet przez dobrych kilka lat. A potem poznałem Konstancję. Ale to było dobrych kilka lat później. Pozdrawiam ku Kudłat. A po co jej to nie może odpuścić? Ona nie jest w stanie zaakceptować swojej przegranej. Dlatego, jak za każdym razem dostaje wyrok z sądu taki, który jest nie, po jej myśli, to się odwołuje. Zmienia pozew i się bawimy od nowa. Proces omagi, a to zabronione prawnie, właśnie o to chodzi, że nie jest to zabronione prawnie. Taka, os taka osoba mówiła o swojej żonie, ale taka osoba mówi o swojej żonie. Nie wiem do czego to było. No właśnie, sądy mogą pomyśleć, że ktoś jest odklejony. Czy to da się rozpoznać złą osobę po pierwszym spotkaniu? Teoretycznie się da, ale są osoby, które genialnie się maskują i to są właśnie osoby z zaburzeniem borderline. Poznajecie osobę z zaburzeniem borderline i wydaje Wam się, że to jest najcudowniejsza osoba pod słońcem. Będzie dobrze myśl pozytywnie, wysyłam dużo dobrej energii. Wspieram na odległość. Będzie dobrze. Bardzo Ci dziękuję. Też tak mam, że widzę, jak ktoś robi błędy ortograficzne, a swoich nie widzę. Znaczy wiesz, ja widzę w tekście czytanym, bo jestem wzrokowcem. Natomiast jak sam piszę, to skupiam się na treści, a nie na to ortografią. Ma pan cudowną partnerkę. Ano, mam. Najcudowniejszą na świecie. Ona sama utopi się w swoim kanale. No tak, no niestety. Ale zanim do tego dojdzie. znaczy ja mam nadzieję, że ona się kiedyś opamięta i zrozumie, kim jest. Cały czas we mnie siedzi gdzieś to kołacze, że w końcu do niej dotrze. I tak czekam, czekam, aż w końcu dotrze, ale nadzieja niknie. Sprawy rozwodowe ciągną się i ciągną, jak smród pod butem, raczej jak smród za wojskiem. Mnie też nazywał szatanem od, dzie od dziecka do teraz. Tłumaczenie ludziom, ale na to po niektórym brak słów. No i tutaj nie jest kwestia tego, jak ona mnie nazywała, bo ja nie będę klął na live'ach. Chodzi bardziej o traktowanie mnie. Jeżeli... Partner lub partnerka zaczynacie traktować tylko i wyłącznie jak bankomat, a jak bankomat się zepsuje, to jesteś tym najgorszym, niepotrzebnym, który marnował jej życie, czy marnowałaś mu życie. No to w tym momencie należy się głęboko zastanowić nad sensem tego związku, bo relacje już tego nie można nazwać. Dobry wieczór, Każdy ma prawo, wierzyć w to, co chce, ale nikt nie ma prawa obrażać i poniżać. Ale ja tu nikogo nie obrażam i nie poniżam. Ja mówię o faktach ze swojego doświadczenia i z tego, co ja przeżyłem w tym momencie. I wierz mi, że ja tu jeszcze nikogo nie obraziłem. Może dlatego, że ja na live'ach nie obrażam, to wy nie macie porównania, bo ja naprawdę mam cięty język i naprawdę potrafię powiedzieć kilka takich zdań, że dr House i dr Strange uciekliby do kąta cali czerwoni. Wy po prostu troszeczkę mnie nie doceniacie i macie troszeczkę fałszywy obraz mojej osobowości, przez to, że ja po prostu jestem miły, ale ja wcale nie muszę taki być. To, jaki jestem, zależy ode mnie. Więc docencie to, jaki dla Was jestem, a nie zarzucajcie mi, że ja kogoś oceniam, czy komuś źle życzę, czy jakieś takie inne rzeczy, bo ja powiedziałam prawdę, powiedziałam to, co przeżyłem. I to nie było tylko z mojej perspektywy, bo bardzo wiele ludzi w tamtych czasach zwracano, zwracali mi na to uwagę. Nie rozkładałem kart na moją żonę, bo moja żona spaliła moje karty. Opowie Pan coś o tych magicznych lustrach. Jak to ciekawy temat. Dzięki pozdrawiam. Już mówiłem o magicznych lustrach. Magiczne lustra od zwykłych um, liczą się przede wszystkim wiekiem. To muszą być bardzo stare lustra wykonane techniką napylania srebrem. Takich lustru, luster już się nie produkuje. Chyba, że na zamówienie gdzieś sobie znajdziesz rzemieślnika, który ci wykona. W jaki sposób można się. Oddać od złych, oddalić chyba miało być, od złych ludzi, którzy są w naszym otoczeniu. Za pośrednictwem rytuału odcięcia i oczyszczenia. Borderline jest dziedziczne. Nie obawiasz się, że twoje córki nie dziedziczą. Borderline nie jest dziedziczne. To zależy od tego, kto cię wychowuje. Dziedziczna może być schizofrenia albo dwubiegunówka aktywna. Jedyne skłonności to sama choroba, nie jest dziedziczna. No właśnie. Co żeś się tak uczepił tego bordera, aż tak źle było? Już To było bardzo źle. Jak patrzę na to z perspektywy czasu, już teraz z takim dystansem, tak naprawdę, do tego wszystkiego, i patrzę tak sam na siebie, to ja stwierdziłem, że ja muszę mieć naprawdę wytrzymałą psychikę, że ja to przeżyłem. Co prawda, zaliczyłem jedną próbę samobójczą z powodu mojej ex. Ale to była tylko jedna próba samobójcza. Wiem coś o tym teraz bez pomocy. Nie wyszłabym z poprzedniego małżeństwa. No, widzisz, po tym wszystkim, co ci zrobiła, to i. To yy, zrobiła tak po prostu. Odpuściłeś się i wszystko. Ale po co ja się mam na niej mścić? Ona się sama mści na sobie doskonale. Widziałem, że osoba, która kupiła szczepionkę, normalnie jest w systemie oficjalnie. Co o tym sądzić? No niestety tak działają te szczepienia, że zostajecie wprowadzeni do jakiegoś tam globalnego systemu szczepień. No i w tym momencie nie można sobie zrobić szczepienia na lewo, bo potrzebujecie bardziej hakera niż osoby, która wam będzie robić lipne szczepienie. Więc tutaj radziłbym się zwrócić do hakerów, którzy będą wprowadzać wasze dane do systemu. Ale nie, żebym coś podpowiadał. A czy dzieci uczą się magii? Oczywiście, że mogą uczyć się magii. Ja się uczyłem magii od czwartego roku życia, na przykład. Czy ona też ma coś wspólnego z magią? Nie, chociaż ma potencjał. Ma niesamowity potencjał i tego jej nigdy nie umowałem, tylko ona się boi sama siebie. W nią kieruje strach. I póki tego strachu się nie wyzbędzie, póki żyje w bańce swojej iluzji, że ona wszystko wie, wszystko potrafi, we wszystkim jest najlepsza, no to niestety umrze głupia, tak jak głupia się urodziła. Myślę, że tak trochę patrzysz. Na to zaburzenie przez pryzmat tej osoby. Nie. Eee, przez pryzmat tej osoby wiem, jak rozpoznawać osoby z borderline. Ona jest takim klasycznym przykładem. Troszeczkę inaczej wygląda to u mężczyzn, chociaż wiele schematów się pokrywa. Jak można zapytać, jak się poznaliście z Konstancją? Super kobieta, boje, boje z niej, bije z niej ciepła energia, Konstancja do mnie zadzwoniła, ponieważ jej numer podała mi moja, nasza wspólna w sumie znajoma ponieważ Konstancja była straszona przez jednego pseudomaga i bała się, że jej zrobi krzywdę i w tym celu polecono jej zadzwonić do mnie ja uspokoiłem, powiedziałem jej, że. Kim jest ten człowiek, bo go zresztą znam, może nie osobiście, ale wielokrotnie psioczył na mój temat w internecie. Tylko szkoda, że nigdy nie chciał przeprowadzić ze mną konsultacji face to face, tylko gdzieś tam nadawał na grupach, na których na pewno wiedział, że mnie nie ma, ale ludzie i tak mi to donosili. Eee, taki wiecie latlerek, łydkogryz z wytrzeszczonymi oczami który e, szczeka, dostaje piany z ust a jedyne co może to pogryźć wam cholewki uspokoiłem Konstancję potem do mnie zadzwoniła że chce dołączyć do mojej szkoły i tak to się tak naprawdę zaczęło moja mama po 27 latach w związku narcystycznym dopiero przyjrzała na oczy no, lepiej późno niż wcale nie chcesz na byłej żonie zastosować trochę magii, żeby się odczepiła, ale po co? Ja się odczepiłem od niej. A jej nienawiść tak, tak zasadniczo wzmacnia tylko moją tarczę. Więc zasadniczo to ona się wypstrykuje z energii, i jest coraz bardziej chora, coraz bardziej schorowana, coraz bardziej zniszczona. Niech sama się wyniszczy. Ja nie muszę przykładać do tego ręki. Czy potrafisz poczuć. Madeleine Mozaki. Nie wiem, co to jest. Również poznałam kogoś takiego. Koniec był wtedy, gdy osoba próbowała zwrócić na siebie uwagę poprzez, ale poprzez nie wiem, co. Kwestia czasu utopi się we własnym kanale. Kłamstw będzie dobrze. Wiem. Pisze. <laughs> Teraz pracę naukową o wampirach. Poleca Pan jakieś źródła, do których warto sięgnąć, ale na jakich wampirach piszesz pracę? Etnograficzną, naukową? Musisz się sprecyzować. E, mówiłam, że mnie też nazywali szatanem i do dziś nazywają tłumaczenie ludziom, ale na nich brak słów. E, wiesz co? Babcia, czy babcia moich córek, czyli matka mojej ex, wmawiała jej że jestem szatanem, dzieckiem szatana służę szatanowi no to w zależności od tego co jej się tam na język powinęło, na koniec stwierdziła że jak Viri będzie mieć ze mną kontakt to ona mnie zabije, babcia Viri w sensie moja eksteściowa że ona mnie energetycznie zabije, bo trenowała rejki i coś tam chyba rzeczywiście próbowała, bo złamała nogę, znaczy mała kość biodrową i wylądowała na pół roku w szpitalu, ponieważ rzeczywiście coś puściła w moim kierunku to coś się odbiło od tarczy, i babina wylądowała w szpitalu. No i teraz Wizji namacalnie zrozumiała, co jej babcia może, co potrafię ja, a ja nawet tego nie odczułem, bo to zadziałała po prostu tarcza. To był taki pstryczek od serwitora tarczy. Więc jak babcia będzie dalej kombinować, to może skończyć z drugą nóżką w szpitalu. Co sądzisz o wróżbicie, Macieju? Nie mam telewizora, nic nie sądzę. Yy, czy coś. Czy coś się jej stało po spaleniu tarota? Nie wiem, może to był ten punkt zwrotny, że sfiksowała do reszty. Zaraz wrócę na live, dobrze. Dwubiegunówka. Też raczej nie jest aktywna. Jest dwóchka aktywna albo nieaktywna. Nieaktywna to jest tak zwana zaleczona. A przypom pan osoby nie Przyjmuje pan osoby niepełnoletnie do szkoły magii. Znaczy tak, jeżeli masz 17 lat, to mogę cię przyjąć. Jeżeli masz poniżej 17 roku życia, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego przynajmniej jednego. Kłótnie między innymi magami niebezpieczna sprawa my się nie kłócimy. My wymieniamy poglądy. Także podczas tych wymian poglądów mogą dziać się dziwne rzeczy, ale zawsze to będzie wymiana poglądów. Kłótnia byłaby stratą energetyczną, na którą żaden mag by sobie nie pozwolił, bo okazałby słabość. Ale super, życzę Wam wszystkiego dobrego. A możesz zastosować rytuał na pomyślność rozprawy rozwodowej dla siebie? Nie muszę. Ja mam akurat takie dowody, i moja pozycja w rozprawie sądowej jest taka, że tu nie ma potrzeby użycia magii. To ona ściemnia i konfabuluje, bo żyje w swojej przestrzeni iluzji i kłamstwa, które sama sobie wymyśliła, a sąd niestety zwraca uwagę na rzeczywistość i na fakty, które są po mojej stronie. Więc po co tu używać magii? Gdyby nie twoja ex, to nie byłoby Twoich córek i nie, mówił, nie mówiłaby nie namówiłaby cię na TikToka, ale tr trzeba szukać pozytywów. E, owszem, ale ja wam kiedyś na Discordzie puszczę, jak moja ex zachowuje się wobec moich córek. i zobaczycie, czy wtedy nie zmieniły Cię zdanie. Nie wiem, czy TikTok tego nie wyjmie, bo tam jest bardzo dużo przekleństw, jak się zachowuje moja była, bo moja córka ją nagrywa i wysyła mi nagrania. Ja, jak słucham tych nagrań, to mi łzy lecą i to nie są łzy smutku, tylko to są łzy bezsilności, bo w takich przypadkach, jakbym ją udorwał, to bym ją rozsmarował po ścianach. A skąd zaczęłam mówić? Odkąd zacząłem mówić do pani Hekate, przestałam się bać i czuję się większą równowagę psychiczną i bardzo dobrze. No i czasami nie ma pozytywów. Właśnie o to chodzi, że czasami nie ma pozytywów. Bo gdyby nie ja, nie mój sposób wychowania, rozmów z dziećmi, to te dzieci w tym momencie byłyby zamknięte w zamkniętych zakładach opiekuńczych. Z tak porytymi łubami, że przez następne 30 lat siedziałyby na fotelu psychoterapeuty albo lampiły się w sufit z powodu pompowanych do żył barbituranów. Serwitor może zasilać tarcze. Jak stworzyć tarczę? Zapisać się do szkoły magii. Czy zrobię live na temat serwitorów? Nie, bo serwitory to jest zaawansowana dziedzina magii chaosu. Takich rzeczy uczymy w naszej szkole. Jak sprawdzić, czy ktoś na nas nie rzucił czegoś za pośrednictwem diagnostycznego rozkładu tarota? Kiedy się live zaczął, kilka minut po dziewiętnastej. Dobrze, Piotr. Jak naz... Co można nazwać serwi... serwitorem usunąć... Pe... Co można serwitorem usunąć... Czy można serwitorem usunąć pewną osobę? Jeżeli zaprogramujesz i stworzysz taki serwitor, to można. Cały czas jestem 99 pytań w plecy. Nie wiem, jak Wy to robicie. Gdzie można przystąpić do nauki albo wspólnego słuchacza. Jeżeli ktoś chce przystąpić do nauki do naszej szkoły, tak, też mam zegarek. Poproszę napisać maila z podpisem chęć nauki albo chęć do przystąpienia do szkoły i wtedy będziemy rozmawiać o konkretach. Przyjmujemy tylko te zgłoszenia, które dostajemy na maila. Wtedy prawdopodobnie umówię się z taką osobą na rozmowę głosową i wtedy będziemy uzgadniać sobie szczegóły. Przypomnę, że szkoła jest płatna, a czesne miesięczne wynosi 250 zł. W jakich, kosza, w jakich sytuacjach korzystasz z magii? Korzystam z magii całe życie, cały czas, w każdej nanosekundzie mojego istnienia. Zrozumcie, że magia to jest coś, co jest moją drogą, filozofią życiową i moim życiem. To jest tak, jakby można było zapytać, jak długo korzystasz z tlenu? Masz jej profil. Czyli. No i myśmy nigdy nie byli szczęśliwi. Właśnie to jest taki paradoks. Ja wcale się z nią nie ożeniłem dla szczęścia. Czy, pan, czy mógłby pan polecić jakieś źródła o tych wampirach? etnograficznych poszukaj nie, nie ma wampirów etnograficznych tylko w etno etnografia to jest nauka o człowieku ogólnie o jego przeszłości poszukaj sobie w źródłach etnograficznych wzmianek o wampirach odwiedź jakąś bibliotekę akademicką w Krakowie w Warszawie w Poznaniu we Wrocławiu i poczytaj Pobaw się w detektywa. Wyobraź sobie, że jesteś postacią z tulu i masz rozwiązać zagadkę wampirów. Musisz na ten temat zdobyć wiedzę. Szukaj, pytaj, masz internet, kombinuj. To jest świetna zabawa. Tak, chciałem dziewczyny wziąć do siebie, z tym, że mm, Viri jest tam e, zaplątana w system edukacji już od wielu lat i jej wolą jest zostanie we Francji i skończenie tam szkół. Świetnie sobie tam radzi dziewczyna, jest jedną z najlepszych w szkole, najlepszą w klasie. W tej chwili chodzi do koledżu i nie chce jej odbierać jej życia. To, czy ona będzie chciała być ze mną, czy nie, to jest jej i tylko jej decyzja. Jakiej decyzji by mnie podjęła moja córka? Taką jej decyzję będę wspierał. To jest właśnie rola ojca. Nie przymuszanie dziecka do tego, co dla mnie byłoby miłe, bo oczywiście, że wolałbym ją mieć tu przy sobie. Ale to by nie była jej decyzja, tylko mój przymus. Rozróżniajcie to, rodzice. A je. A je. A je. A je. Z czasem do nich, czy tylko córki do ciebie? Wiesz co, pojechać to ja tam mogę, ale podejrzewam, że moja ex zatrzasnęłaby drzwi przed nosem i wezwała policję, ponieważ nasza sytuacja rozwodowa jest bardzo niejasna, z tego względu, że mogę z nimi tylko rozmawiać za pośrednictwem kamerki. I to tylko trzy razy w tygodniu po godzinie, z czego jak ja dzwonię do córki, to córka albo nie odbiera telefonu, bo mamusia akurat wtedy musi jej wyjaśnić zajęcia, bo oczywiście w czwartek czy w niedzielę o godzinie 19 trzeba poodkurzać pokój, pomyć garki, wynieść śmieci itd., itd., a potem w sądzie pisze, że ja się z dziećmi nie chcę kontaktować. Ot, taki paradoks. Albo młodszej córce chowa telefon, i też się nie mogę z nią porozumiewać. Oczywiście nie muszę mówić, że oba telefony córką kupiłem ja. Wiem, że wypadałoby zabrać córki od takiej matki, ale to nie jest moja decyzja, to jest decyzja córek. Ja nie mogę robić niczego na przekór woli mojej córki. Chociaż była już taka sprawa na ostrzu noża w okolicach Maja, gdzie córka miała dość, bo moja ex zaczęła się nad nią znęcać tak psychicznie, że dziecko płakało, nagrywało ją, pisało do mnie, że chce stamtąd zostać zabrane i tak dalej. O tych nagraniach, które oczywiście trafiły do mojego adwokata i zrobiła się zadyma niesamowita. Moja ex zmieniła troszeczkę podejście i Wiri postanowiła tam zostać przynajmniej do końca szkoły. co to mi tutaj? No dobrze, dobrze. A, bo my o kuźwa. Czekajcie, bo ja się z wami zagadałam i ja o 21 miałem rytuał zacząć. Ale ja tak fajnie sobie z wami gadam, fajnie. A tu mi Konstancja przypieprzyła prawie przez łeb z zszytem. <laughs> Więc przepraszam klienta, klientkę. Graszka, to się nic nie dzieje. Zaczniemy kilka minut później. Sorry cię wielkie. Bo to i tak w sumie nie ma znaczenia, o której zaczniemy, bo rytuł nie dotyczy Ciebie, tylko twojego męża. Zaczniemy po prostu o 22, dobra? Ale to ty w tym nie uczestniczysz, więc nie masz się czym martwić. Zmuszają do szczepień. Oficjalnie nie zmuszają. Nie masz tak zwanego pas saniter czyli przepustki związanej ze szczepieniem, to nie wejdziesz do kina, do opery, do galerii sztuki, do hipermarketu, do sali zabaw i tak dalej, i tak dalej. Więc no nie, nie musisz się szczepić, tylko nigdzie nie wejdziesz. Kolecz to ile ma lat? 14. Pracowałeś kiedyś w innym zawodzie, tak już o tym opowiadałem. Przez dwa lata prowadziłem e, swoją własną firmę, która polegała na tym, żeby wykorzystywać innowacyjne i odnawialne źródła energii. Ile mieszkałem we Francji? Jako, jaki region? Wiesz co, Mieszkałem w okręgu paryskim, w tak zwanej miejscowości Fontainebleau, ale ja pracowałem w wielu rejonach Francji. To nie jest tak, że ja pracowałem w Paryżu. Ja bardzo często pracowałem na południu Francji, w okolicach Bordeaux, Comphalon, Angoulême, takie tamte tereny. Cannes. W Polsce nie możemy się sądzić we Francji. A kto powiedział, że Konstancja ma córki? Tak, jestem siódemką. Miłego wieczoru również. Ja też już uciekam, tylko kawę z wami dopiję. Pozdrawiam Konstancję. Konstancjo, czuj się pozdrowiona. Każdemu może się zdarzyć, zapomnieć mą no, stres. No, wczoraj nie było live'a, to dzisiaj z wami trochę dłużej posiedzę, no. Czy to kolejna kawa? Nie, to ta sama, jest zimna. Czemu tylko trzy razy w tygodniu po godzinie? Co to. To jest chamstwo w czystej postaci. No i no, byliśmy chorzy, Piotrze. I też musisz zaakceptować fakt, że ja nie zawsze mam siłę, zwłaszcza, że ja codziennie tłukę rytuały. Akurat mieliśmy takiego pecha, że ostatnie dwa tygodnie były to ciężkie rytuały. W sumie nie mówię, że ten dzisiejszy będzie prosty, bo też nie będzie. Czemu akurat Francja? Wiesz co, bo mój ojciec wiele, wiele lat temu wyjechał do Francji, miałem tam jakiś start przez to. A poza tym e, Francja mnie ciągnęła z wielu powodów. Oczywiście miałem syndrom paryski, bo nie powiem, że nie, ale syndrom paryski przeszedł mi po pierwszych dwóch tygodniach przebywania w Paryżu. E, jest to kraj brudny, śmierdzący, ale za to mają dobre sery. Win nie piję, więc się nie wypowiadam. Natomiast jedzonko mają całkiem smaczne. I ogólnie tanie jest jedzenie, przynajmniej było za moich czasów. Potem wszystko zaczęło się rozpadać. Było coraz więcej socjalu, coraz więcej imigrantów, coraz więcej protestów, coraz więcej zadym, coraz więcej samochodów płonęło na parkingach. W pewnym momencie człowiek dochodzi do wniosku, że to nie jest dobry kraj do życia. Czy istnieją wampiry, które naprawdę żywią się krwią? Tak. Czemu akurat Francja, twoja ex, ma jakieś francuskie korzenie? Ja bym powiedział, jakie ona ma korzenie, ale nie powiem. Na pewno nie francuskiem. Chyba, że od kuchni francuskiej. Nauczysz nas, jak rozpoznawać osoby z borderline? Tak, nauczę was takich rzeczy. Ale tu mówię o adeptach, oczywiście. Opowiesz o. Nie, nie bawimy się w Zodiakary. Róbmy najczęściej live, y, jak tylko będziesz miał ochotę, bo naprawdę tak przyjemnie się ciebie słucha. Dziękuję. Postaram się robić to live y jak najszybciej i jak najdłużej to będzie możliwe. Ile czasu? Y Zajmuje tobie taki rytuał. O, to zależy, jaki. Są rytuały, które trwają po 2-3 godziny. Są rytuały, które trwają 4, są rytuały, które trwają od 4 do 6, ale też są takie rytuały, które trwają 15 godzin. Wszystko zależy od intencji, od oporu, od tego, co trzeba zrobić. Nie ma ustalonych czasów. Mam wrażenie, że się pan trzęsie. Nic panu nie jest. Nie trzęsę się, tylko mój fotel znajduje się na sprężynach, które są zamocowane do góry. I każde moje poruszenie w tym fotelu powoduje taki efekt. A ślimaki jadłeś? Jadłem. Bardzo lubię smażone z masłem czosnkowym. W muszlach oczywiście. Dobra kochani, zrobimy tak. Ja sobie z Wami jeszcze zapalę jednego papierosa, bo kawa mi się praktycznie skończyła i będziemy kończyć. Co Wy na to? Nie wiem, co to jest hajku. Siedzę w takim kokonie podwieszonym. Stwierdziłem, że to jest znacznie lepsze i wygodniejsze niż hotel komputerowy. O. Jak, jak nasze kurtki? Jakie kurki? I jakim jestem numerem z pierwszego liczenia będzie zero. Zodiakarstwa zero numerologii na moich live'ach, bo będę banował Jerba. Się zajmuje takimi rzeczami. Proszę pisać do jerby. Co pana ujęło w byłej, że się pan zakochał? Głupota. Znaczy, moja, nie jej. Ślimanga, ślimaka wyciąga się takim specjalnym widelczykiem. Są naprawdę dobre. Tak są takie specjalne szczypczyki, żeby przytrzymać muszle do celów leczniczych. Nie wiem do czego to było powiedziane. Ślimaki smakują jak nasze kurki. Ślimaki to jest bardzo delikatne mięso. Jeszcze zależy jak zrobiona, bo jeżeli jest to rosół ze ślimaków, to on jest bardzo delikatny. Mogę dostać moderatora, jestem praktycznie na każdym live'ie. Gdyby każdy, kto jest na każdym live, dostawał moderatora, to byliby to sami moderatorzy. Może głupie pytanie, ale czy są jakieś rytuały na włosy, na głowie? To znaczy co na porost włosów czy na wyłysienie? Mówiłam, że na ranczu będzie chowaniec, ślimaki afrykańskie są do celów leczniczych a to są te takie duże, one są fajne mi się strasznie podobają piękne i wielkie są no mi się też zawsze podobały te duże ślimaki a mnie dasz moderatora nie daję moderatorom na razie żadnym ludziom z tego względu, że moderatorów jest wystarczająca ilość i z tego co widzę świetnie sobie radzą no. po co mi więcej moderatorów na porost są, ale to już nie jest magia mogę Ci e, albo za kubeczek sprzedać przepis na serum na porost włosów i na to, żeby włosy były bardziej odżywione bardziej lśniące e, nie rozdwajały się końcówki i tak dalej, i tak dalej to kiedyś była magia, w tej chwili to jest no trochę bardziej już dziedziny zielarstwa i nauki czy stosowanie talizmanów jest skuteczne? tak Jest masa naturalnych środków, o których ludzie po prostu zapomnieli. Bo nie są reklamowane w telewizji, może. Bo babcia, która miała wam do przekazania wiedzy, została przez was olana, zostawiona na śmierć gdzieś w szpitalu, w przytułku chorych. W hospicjum albo we własnej chacie i mieliście ją daleko w dupie zamiast posłuchać tego, co ma mądrego do powiedzenia i to spisywać. I tak ginie mądrość ludowa. I tak zginęło bardzo wiele magii, która była niegdyś obecna w naszej przestrzeni. Zmarła z naszymi babciami i prababciami, bo nikt nie chciał ich słuchać. I z takim może niefajnym z taką może nie fajną końcówką tego live'a, ale mam nadzieję, że dawam to do myślenia. I ci, którzy mają jeszcze babcie albo prababcie, radzę od, jak najczęściej je odwiedzać i słuchać, nagrywać, wziąć sobie notatnik i zadawać babciom pytanie: jak one sobie radziły z przeziębieniem, z włosami, jak tworzyły szampony? Przecież 100 lat temu nie było szamponów. Zastanówcie się nad tym trochę. Bo na przykład moja prababcia, jak rozpuściła ten swój kok, to miała włosy daleko za tyłek. A miała lat ponad, grubo ponad 90, jak zmarła. A nie była łysa. Miała piękne, naprawdę piękne włosy. Grube takie, że można było z nich robić konopie do gwintów. Zainteresujcie się troszeczkę swoimi antenatkami, bo one naprawdę mają niesamowitą wiedzę a czasami umierają w samotności. Te kobiety, które wam dały najwięcej miłości, bo no to nie, nie matki wam dają najwięcej miłości, najwięcej miłości otrzymujecie właśnie od waszych babci. Pamiętajcie o tym i z tym takim refleksyjnym a, podaniem. Tego live'a. Zostawiam Was do jutra. A jutro o godzinie 19 lub 20, ale będzie zapowiedź, bo to będzie live tematyczny. Spotykamy się z samymi mężczyznami. Wykluczam tutaj Natalię, bo ona będzie tutaj robiła zarzecznika prasowego i pilnowała porządku również. Eee, robimy live dla mężczyzn. Czas mężczyznom powiedzieć i wytłumaczyć może bardziej, i wyjaśnić. Kto to jest mężczyzna, a nie chłopiec, gdzie kończy się dziecko, gdzie zaczyna się chłopiec, a, a gdzie kończy się chłopiec, a zaczyna mężczyzna. To taka krótka zapowiedź jutrzejszego tematycznego live'a. Ale jeszcze wracając, dbajcie o swoje babcie, słuchajcie waszych babci, zapisujcie, co mają do powiedzenia, bo to jest wiedza, która jak wraz z nimi zaginie, przepadnie na wieki. A szkoda by było, naprawdę szkoda by było. Trzymajcie się w takim razie do jutra. Mimo wszystko życzę wam miłego wieczoru, zdrowego odpoczynku, świadomych snów i do zobaczenia jutro o godzinie 19.00. Trzymajcie się. Cześć.